Cześć, witamy jeszcze raz wszystkich. Na razie mamy jedną uczestniczkę, Sandra. Cześć, Sandra. Dzisiaj pierwszy nasz webinar z Beatką w duecie. Na imię mam Iwona, a to jest Beata. Obie jesteśmy trenerkami mistrzów kodowania i będziemy miały przyjemność usiedzieć tutaj i poprowadzić webinar na temat Scratcha. Mówię to Scratch. Często nauczycielom przynosi troszeczkę kłopotów, więc spróbujemy go oswoić dla Was. Pokażemy najciekawsze projekty i może plan dzisiejszego dnia, a raczej naszej prezentacji. Temat: pozwólmy eksperymentować. Pierwszą część poprowadzi Beata. Jest to generator prezentu. Coś idealnego na ten czas, do rodzin dziecka, a ja zajmę się później rysowaniem, wprowadzeniem do rysowania, połączenia tego offline'u z online'em i pokazania, jak dzieci mogą eksperymentować w tej dziedzinie. Także myślę, że Beatko, oddaję Tobie głos. Okej, dobrze. To zaczynamy sobie od uruchomienia programu Scratch. Ja tylko udostępnię mój ekran, chwilka. I na dzisiejsze, na nasze spotkanie wymyśliłyśmy sobie z Iwoną, że zaczniemy od generatora prezentów, dlatego że wczoraj był Dzień Dziecka, dlatego że właściwie co chwilę są jakieś okazje, czy to urodziny, czy imieniny, czy jakieś święta. Dzieci zresztą uwielbiają dostawać prezenty, także mogą sobie taki generator prezentów stworzyć sami, żeby im wygenerowało, oczywiście w formie zabawy, co by mogli dostać za prezent. Także zaraz pokażę, tylko chwileczkę, jeszcze mi się tutaj ładuje. Dobrze. Zaczynamy sobie od, mamy już uruchomionego Scratcha. Zaczynamy sobie od ustawienia. Potrzebować będziemy jak tła dowolnego. Dzieci zawsze uwielbiają sobie tła wybierać, więc zachęcam do tego, żeby to tło było jakieś ciekawe. Następnie też wybierzemy sobie duszka, który będzie nam te prezenty rozdawał. Czyli zaczynamy sobie od tła. Chciałabym, żebyśmy tym razem tło pobrali sobie ani nie z biblioteki, ani nie narysowali go samodzielnie, tylko wczytali to tło. W tym celu użyjemy sobie strony, tak jak widzieliście tam na początku, i ona powiedziała, że też zawsze starajmy się zwracać uwagę na to, aby źródło naszego rysunku było, że tak powiem, zgodne z prawem, czyli polecam stronę pixabay.com, na której można, której wszystkie zdjęcia i obrazy są darmowe, na licencji Creative Commons Zero, która umożliwia bezpłatne, bezpieczne używanie bez żadnej potrzeby uzyskania zgody od autora. Strona pixabay.com, może ja ją tutaj zapiszę. Tak, to strona, z której można sobie pobierać darmowy obrazek. Widzicie, prawie 2 miliona zdjęć i filmów można tutaj znaleźć. Oczywiście można to wyszukiwać, wpisując odpowiednie hasło. W związku z tym, że był Dzień Dziecka, możemy sobie wpisać albo Dzień Dziecka, albo prezenty. Ja sobie może wpiszę jako na prezent urodzinowy. Dzień Dziecka był, a urodziny każdy w najbliższym czasie prawdopodobnie będzie miał. Wyszukują mi się zdjęcia. Tak, i oczywiście mamy mnóstwo zdjęć do wyboru. Wybieramy sobie takie zdjęcie, które nam się będzie podobało, które nam będzie odpowiadało. Może ja sobie wybiorę to zdjęcie z prezentami. Klikam na zdjęcie, które mnie interesuje. I mamy tutaj, jak mam informację o tym, że jest darmowy do użytku nawet komercyjnego, który nie wymaga przypisania.
Wybieram sobie darmowe pobieranie. Tutaj mam opcję, że mogę sobie wybrać wielkość tego zdjęcia, tak? Nie chcę takiego wielkiego zdjęcia, wezmę sobie, że taką średnią wielkość 1280 na 768. Oczywiście można większe, można mniejsze, jak ktoś chce. I pobieram sobie. Pobiera mi się jak tradycyjny obraz. I przechodzę z powrotem do mojego Scratcha. Mogę sobie ten obraz, jeżeli chcę, mogę go otworzyć sobie i zapisać, na przykład na pulpicie lub w dowolnym miejscu. A mogę też wykorzystać z tego, że pobiorę go sobie z opcji. Jeżeli nie, no właśnie. Coś z moim właśnie, ja już wczoraj próbowałam coś z moim sprzętem, chyba niestety nie da mi się go, że tak powiem, otworzyć i pokazać, jak on wygląda tutaj, ale możemy sobie. To sobie klikam na powierz tło. Czytaj tło z pliku. Tu jest opcja, przypominam, tak. Była tutaj, tu jest opcja pobierania tła. Pierwsza była od tło z biblioteki, namaluj sama. Trzecie, wczytaj tło z pliku. No i ostatnie było tło z kamery czy z aparatu fotograficznego. Otwieram sobie. Tak. I jeżeli zapisałam sobie na pulpicie, to oczywiście wybieram pulpit. Jeżeli nie zapisałam sobie, to zrobiłam to, znajdę ją w pobranych. Mój się nazywał prezent, więc szukam sobie pod nazwą prezent. Otwórz. I ładuje mi się moje tło, które sobie wybrałam. Mam prezenty. I jeżeli już mam gotowe, to teraz wybieram sobie łóżka, które będzie mi rozdawał te prezenty. Może to kopek skarżowy, może być to inna postać. Może wybierzemy sobie jakąś inną postać. Przypomnę od razu, w jaki sposób się usuwa. Duszka, który jest nam niepewny, klikam na niego prawym klawiszem myszy i znajdę tam usuń. Duszka już nie będę wczytywać z pliku, chociaż też mogłabym. Też znalazłabym to na tej stronie Pixabay, nawet są grafiki, także niekoniecznie tylko obrazy, zdjęcia, ale grafiki też bym znalazła. Ja wczytam sobie natomiast duszka z biblioteki. Klikam sobie, wybierz duszka z biblioteki. I chciałabym, żeby to była jakaś postać, czyli klikam sobie z kategorii ludzie. Oczywiście może być to dowolne według własnego pomysłu. Chwileczkę, już mi się wybrali ludzie. Ubieram sobie dowolnego duszka, który będzie rozdawał mi prezenty. Jeszcze chwileczkę, tylko mi się pyta. Tak, wybrałam jedną z postaci, dowolną, klikam na OK. O, to będzie moja postać, która będzie wybierała mi, która tak, będzie. Te pudła bardzo dobrze wróżą, te pudła. Tak, one są bardzo duże. Zwróćcie uwagę, że akurat wybrały mi się tak duże pudła w porównaniu do osoby, więc na pewno tam w środku mogą się znajdować bardzo duże prezenty. Tak, można się wiele spodziewać. Podoba mi się ta proporcja. Przypominam, że w razie czego ktoś chciał sobie powiększyć. Jak moja pani dość mała porównanie do prezentu, to na górnym pasku, szarym pasku do góry znajdziecie też takie narzędzia, które pomagają wam zwiększać lub zmniejszać postać, tak? Ten ze strzałeczkami na zewnątrz oznacza, że postać moja się powiększy. Klikam sobie na zwiększ i klikam na duszkę, a na postać, którą chcę powiększyć tyle razy, żeby była odpowiednich rozmiarów. Tak, jeżeli się okaże, że odkliknę na bok, a chciałbym jeszcze powiększyć, to muszę jeszcze raz zabrać, zwiększyć i jeszcze raz powiększyć. Dobrze, to
Mam wybrane tło z paczki z prezentami. No to teraz zabieram się za to, aby stworzyć sobie skrypty. Tak? Pierwszą rzeczą, którą będziemy potrzebować, no to zrobimy sobie, że nasza postać nam powie, po co ona tutaj jest, co ona tutaj robi, czego od nas oczekuje jakie będzie miała zadanie. Będziemy się też komunikować z użytkownikami przed komputerem, czyli w taką interakcję sobie tam prowadzimy. Mój projekt zaczynał się od kliknięcia zielonej flagi, dlatego też przechodzę do kategorii zdarzenia. I wybieram sobie, kiedy zielona flaga kliknięta. Dobrze, jeszcze sobie przesunę to na bok. Dobra. I teraz. Zieloną flagę. Chciałabym, żeby ta dziewczyna mi coś powiedziała. Powiedz, było w kategorii wygląd. Interesuje mnie, powiedz przez 2 sekundy. Ona mi się przedstawi, czyli na przykład niech powie: cześć, cześć. Jestem, możemy dać jakieś imię. Dzieci uwielbiają zawsze wpisać jakieś imiona albo przedstawiać. Jestem, może być dobrą gruszką. Rozdanie prezentu. Rozdaję prezent. Przypominam, że jeżeli wybiorę, napiszę tutaj dość długi tekst, to jest nie przez 2 sekundy, tylko na przykład przez dłuższy czas, żeby można było odczytać tą informację, która mi się pojawi. Ja zawsze moje dzieci zachęcam, żeby od czasu do czasu sprawdzały, czy to działa, czy przez zielone flagi, czy to dobrze nam się wyświetla, czy to czas nie jest za krótki, czy to zdąży, da się przeczytać, w razie czego można zawsze sobie. I zawsze próbujemy i sprawdzamy, dzieciom mówię, żeby sobie wiedziały, czy potrzeba dłuższy czas. Powiedziałam, że chciałabym sobie wejść z użytkownikiem interakcji, dlatego też była kategorii czujniki. Chciałabym, żeby moja osoba, która będzie rozdawała paczki, chciałabym, żeby zapytała, jakie masz imię, jak masz na imię, tak? Zabieram sobie z kategorii czujniki. Klocek, zapytaj. Jak masz na imię i czekaj. Zabieram sobie, jak masz na imię. Już chwileczkę poprawię tylko wielkie litery. Zapytaj, jak masz na imię i czekaj. No i teraz zapytałam, jak masz na imię, no to zobaczcie sobie, jak kliknijcie sobie zieloną flagę. Ona, jestem dobrym, tak? I pyta mi się, jak mam na imię. Ja jako użytkownik siedzący przed komputerem po prostu musiała tutaj sobie wpisać swoje imię, ale oczywiście jak na razie wpisać swoje imię, to nic się nie wydarzy. Możecie sobie sprawdzić, z jaką też pozwalajcie sprawdzać, żeby wiedziały, na czym ten, czy jak wpiszą sobie swoje imię i zatwierdzę, czy to enterem, czy znaczkiem, nie ma znaczenia, bo tym i tym można zatwierdzić, no to nic się nie wydarzy, no dlatego nic się nic nie wydarzy, że nie zaprogramowaliśmy, co ma dalej być, tak? No to skoro ona już wie, jak ma na imię, to niech się ze mną przywita, czy niech powie do mnie, cześć Beata na przykład, czy tam cześć. Czyli znowu słowo powiedz. Ale potrzebujemy, żeby tutaj było wpisane na przykład, witaj, czy tam cześć Beata. I teraz potrzebujemy, ponieważ nie wiem, jaka będzie odpowiedź, dlatego też potrzebujemy z kategorii klocka odpowiedź. Tak? Ale jeżeli włożę tutaj klocek odpowiedź, to już nie zmieszczę słowa witaj, tak? Dlatego w tym celu użyję z kategorii wyrażenia
klocka, który może pozwoli na połączenie tych dwóch rzeczy. Nazywa on się dokładnie połącz, tak? Czyli połącz, przepraszam, coś, co chcę powiedzieć, czyli na przykład witaj i moją odpowiedź. Czyli wkładam sobie do kategorii, powiedz sobie do, przepraszam, do klocka, w miejsce hello wpiszę sobie witam. Czytam witaj. I wstawię sobie słowo odpowiedź. Włączę klocki ze sobą i sprawdzę, jak to będzie wyglądało. Klikam zieloną flagę. Moja postać mówi mi, jak masz na imię. Tak, zatwierdzam. I pokazuje mi witaj Beata. Jedyną rzecz, którą tam, nie wiem, czy zwróciliście szybciutko, to się nam pokazało, czy zwróciliście na to uwagę, jest to, że pomiędzy witaj po przecinku Beata od razu mi się wyrazy skleiły. Tak, dlatego, że on po prostu... I wiedzieć, że my tam chcemy spację między tymi wyrazami, a on sam jej nie wstawia, dlatego po przecinku tym razem dołożę spację. Tak? I teraz już będzie z odstępem. Szczególnie tu akurat był ten przecinek, który troszeczkę to rozdzielał i nie było aż takiego dużego problemu, ale jeżeli pisze się kolejne wyrazy, to warto tą spację wstawić po to, żeby napis był czytelny. I teraz dalej. I dalej moja postać, czyli moja dziewczyna, moja dobra wróżka. Chciałaby zapytać, czy mi się ten prezent należy, bo oczywiście prezenty zawsze, jak to mówimy, zostają tylko grzeczni uczniowie. Czy znowu pracujemy z kategorii czujniki, potrzebujemy zapytać. Postać moja zapyta się mnie, czy jestem grzeczna. Na grzeczny, więc tego napiszę, czy jesteś grzecznym uczniem. Czy jesteś grzecznym uczniem? Tak, może by było pasował, dlatego zrobimy sobie grzecznym uczniem, a nie czy grzeczna, grzeczny. Dobrze? I teraz, jeżeli moja postać odpowie, że tak, to ja wylosuję dla niego, przyznam mu jak gdyby wirtualny prezent. Ale skąd teraz wziąć te prezenty? Nie mam tych prezentów, czyli zanim jeszcze napisz, moja osoba przed komputerem napisze mi, że czy jesteś grzeczna, czy nie jestem, czy byłam grzeczna, czy nie byłam grzeczna, to muszę jeszcze stworzyć listę prezentów, przecież te prezenty skąd się muszą zabrać. Dlatego też tym razem przechodzimy do kategorii dane. Kategorii dane, pewnie parę razy już tworzyliście zmiany, tym razem otworzymy sobie listę. Tworzymy sobie listę, będzie to lista prezent. Klikam sobie na utwórz listę. Podobnie jak w zmiennej pytam się, jak się ma ta lista nazywać. Skoro mają być to prezenty, ja ją nazwę po prostu prezenty. Pytanie, czy dla wszystkich duszków, czy tylko dla tego duszka? Dobrze. Ja sobie zaznaczam dla wszystkich duszków i klikam na OK. Okazała mi się tutaj lista. Przenieść w dowolne miejsce, mogę ją uzupełnić też, tak? Czyli wpisać jakieś rzeczy do tej listy, ale gdyby ktoś chciał na przykład listę powiększyć lub pomniejszyć, to wystarczy, że za prawy dolny narożnik przesunę sobie go albo rozciągać, albo zmniejszę tą listę w zależności od tego, co ja wpiszę w tej liście. Jeżeli będą to krótkie wyrazy, no to lista może być mniejsza. Natomiast jeżeli będą to jakieś dłuższe tam wyrazy słowa, to oczywiście listę sobie można rozszerzyć. Tak? Można to zrobić też w każdym momencie. Żeby dodać jakąś rzecz, jakiś prezent wymarzony, czy jakąkolwiek inną rzecz do naszej listy, w lewym dolnym rogu znajdziecie na szarym tle taki plusik. Tak? Bo na razie mamy długość listy 0, czyli że lista jest. Sobie. Tutaj już wszystko zależy od waszej kreatywności, od kreatywności waszych dzieci. Możecie sobie wypisać takie prezenty, jakie wam tylko przychodzą do głowy, tak? Może być to tych prezentów więcej, może być mniej, obojętnie jak będziecie chcieli, tak? Czyli klikam przez plusik i wpisuję sobie nazwę prezentu, tak? I na przykład zaczynam, że pierwszą rzeczą, którą chciałabym dostać od mojej wróżki,
Na przykład będzie tablet. Zatwierdzam ją sobie enterem i przechodzę do innej, do drugiej rzeczy, tak? Na przykład kolejną rzeczą, która mnie interesuje, to na przykład jest rower. Wymyślam sobie tutaj, tak? Dobra, kolejną rzeczą, którą sobie wpiszę, to będzie może być komputer. Może jakoś. Wycieczka. Tak, to zegarek koniecznie. Na komunie zawsze był zegarek. Dobrze. Może być zegarek. Smartwatch. Dobra, co tam jeszcze może być? Mogą być jakieś kosmetyki. Drona poproszę. Dobrze, drona dla Iwonki. Może być dron. I ten do jeżdżenia. Cóż do jeżdżenia? No te, zapomniałam jak to się nazywa, to takie trzykołowce. O, nie wiem albo o czym. Te deski do jeżdżenia. A, wiem o jakich deskach, ale nie wiem jak one się, że tak powiem, fachowo nazywają, więc nie mam pojęcia, więc nie wpisuję. Na przykład, wróćmy do tego. Już są rzeczy, załóżmy, że to są, mogę jeszcze ewentualnie jako torebkę i buty napisać. I rolki mogą być. Mogą być rolki, dobrze. Mogą być. Dobrze. Ale okazuje się, że na przykład w którymś wyrazie popełniłam błąd. Co ja mogę zrobić? No mogę na przykład w wyrazie wycieczka, mogę ten wyraz sobie kliknąć i poprawić, by się okazało, że zrobiłam w środku błąd. Także gdy się okazało, że dzieciakom coś tam nie wyszło, jak najbardziej można sobie. Można też daną rzecz usunąć. Jeżeli okaże się, że jednak się pomyliłam albo nie chcę tego dostać, to klikam na tą rzecz. Przykładowo kliknęłam sobie teraz na kosmetyki i stwierdziłam, że nie chcę kosmetyków, tylko chcę coś innego. Zamiast można to zedytować całkowicie. Mogę też kliknąć i usunąć. Kolejnego mogę dodać sobie przez to miejsce albo jakieś inne. Że sprawdzam, czy to wszystko dobrze widać. Aleksandra strzeże się lepiej, ale wszystko jest ok. Listę prezentów. Ok. Czyli stworzyłam sobie listę prezentów. Oj, tutaj to mam jedną pustą rzecz, to muszę sobie coś tutaj uzupełnić. Mogą być to jakieś buty na przykład. Mam listę prezentów, która bym. Którą chciałabym dostać od mojej wróżki. No ale oczywiście, jeżeli ja tą listę prezentów będę miała tutaj, tak powiem, na wierzchu ukrytą, to będę sobie ją zmniejszyć. Przypominam, że można sobie zmniejszyć listę, wolne miejsce. Ale jeżeli ona będzie mi, nie chciałabym, żeby na początku była niespodzianka, dlatego też listę prezentów mogę sobie ukryć. Mogę ukryć na dwa sposoby. Ukryć ją sobie, dodając na początku klocek, na przykład ukryj listę prezentów. Mogę to sobie odhaczyć i jak gdyby schować sobie listę prezentów. Czyli tym znaczkiem. Klikam sobie i ona mi się pojawia. Mogę też ją sobie ukryć. Mogę to zrobić w sposób, że wezmę sobie prezenty i włożyć ją sobie na przykład do moich skryptów. Tak ja sobie ukryłam w ten sposób. Sposoby mogą być dwa. Dobrze. I teraz już wiem, mam listę prezentów. Mam listę rzeczy, które chciałabym dostać od mojej dobrej wróżki. To teraz może zacznijmy sobie już sprawdzać, czy jestem grzesznym, czy nie jestem grzesznym uczniem, tak? Czyli teraz,
Moja wróżka zapyta, czy jestem grzecznym uczniem, i jeżeli ja odpowiem jej, że tak, no to wtedy ona przyzna mi prezent. Natomiast jeżeli napiszę nie, bądź cokolwiek innego, no to ona powie mi, że niestety muszę się bardziej postarać, żeby być tym grzecznym uczniem. Oczywiście niekoniecznie grzecznym, może być cokolwiek innego tam wpisane, tak? I potrzebuję w tym celu z kategorii kontrola. Potrzebuję pętlę, i jeżeli w przeciwnym razie, ponieważ powiedziałam, że jeżeli odpowiedź będzie tak, czyli tak, jaką oczekuje moja wróżka, to wtedy dostanę prezent, natomiast w przeciwnym razie nie dostanę tego prezentu. Czyli jeżeli odpowiedź będzie tak, to słowo odpowiedź już braliśmy nas z kategorii czujniki, pamiętacie? Dlatego przechodzimy sobie do kategorii czujniki. Mam tutaj odpowiedź, na razie sobie przygotuję, za chwileczkę będę sobie to łączyć w całość. Się tutaj z boku sobie połączę, później włożę sobie do pętli, jeżeli mi się tutaj... Jeżeli moja odpowiedź będzie równa tak, czyli będzie tak, dlatego z kategorii wyrażenia potrzebuję znaku wyrażenia. Jeżeli, dlatego też przyszedł takiego kroczka z takiej... Takim też szukasz o takim samym kształcie. Tak? Jeżeli odpowiedź będzie, czyli jeżeli odpowiedź będzie tak, zwracam też uwagę, i ty też pamiętacie zawsze zwracać uwagę dzieciakom, że jak wpisują słowo, to bardzo często wpisuje się, niby wpisuje się słowo tak, nie wpisując żadnych spacji, czy jakiekolwiek inne słowo, to i tak te spacje się tutaj pojawiają. Dlatego też proszę zwrócić uwagę dzieciom, żeby zawsze sprawdziły, czy przed, o widzicie, u mnie przed była spacja, czasami też po, w wyrazie tak, tutaj też miałam spację, czyli w słowie widać spacje są pożądane, natomiast tu w odpowiedzi nie może być spacji, dlatego że jeżeli zostawię spację, to ja oczekuję takiej odpowiedzi, spacja, słowo tak i znowu spacja. To prawie jest niemożliwe, bo kto ma przewidzieć, że ja chcę przed słowem spacja i za słowem spacja słowa tak, dlatego też tam zawsze na to swoje dzieciaki, żeby przed słowem i po słowie nie znajdowały się, nie było tam spacji. Czyli jeżeli odpowiedź będzie tak, wkładam tą do kategorii jeżeli. Jeżeli odpowiedź będzie tak, to wtedy z kategorii wygląd potrzebuję słowa. Odpowiedź będzie tak, to mam tylko powiedzieć. To świetnie. Dobra, świetnie. Dostaniesz wymarzony prezent. Dobrze, żeby było jakieś kwestia napięcia, to może tutaj dołóżmy sobie czekaj, czyli z kategorii kontrola, żeby nie tak od razu ta nazwa tego prezentu mi się nie wyświetliła, tylko z kategorii kontrola wstawię sobie czekaj, żeby przez chwilę moment niepewności i budowania napięcia. I teraz chciałabym, żeby moja postać, moja dobra wróżka, powiedziała mi, co to będzie za prezent. Skoro ma mi powiedzieć, wezmę znowu powiedz. Położę sobie na razie tutaj pod spodem, dlatego żeby mi nie przeszkadzało, ponieważ będę tutaj jeszcze coś do środka paść, żeby mi nie przeszkadzało w środku, będę sobie pod spodem, będę sobie to ładnie dołączę do kategorii, jeżeli już będzie gotowe, tak? Czyli teraz, jeżeli i znowu mam powiedzieć, że twój prezent to i mam wybrać rzecz z listy prezentów. Dlatego też w tym celu
będę potrzebować znowu tego połącz, które używaliśmy już wcześniej. Przypominam słowo połącz do połączenia dwóch różnych rzeczy. Znajdę w kategorii wyrażenie. Mam połącz. I teraz co mam połączyć? No mam połączyć dwa jak gdyby wyrażenia. W pierwszej części ma się znajdować tekst, czyli na przykład twój prezent to, natomiast w prawej stronie sobie jakiś element wylosowany z listy, tak? Czyli po lewej stronie, tam gdzie jest hello, wpisuję sobie swój prezent to i potem dwukropku, już to poprawiam, potem dwukropku o której mówiłam tutaj, przypowiedz, tak? Połącz, gdzie było witaj, dlatego tutaj też był odchyl, żeby nam się to jedno z drugim nie skleiło. Prezent to. I teraz w tej części powinien się znajdować prezent wylosowany przez komputer. Przypominam, że listę prezentów mamy w kategorii, ale i tam musimy też tego poszukać. A nam wybrać jakiś element z listy. I widzicie, element z listy znajduje się tutaj. I teraz, jak widzicie, jest okno otwarte. Okno, przepraszam, okienko jest opcja lista rozwijalna. Musimy zobaczyć sobie, jakie są tam opcje. Możemy wybrać element pierwszy z listy, możemy wybrać element ostatni z listy, ale możemy wybrać element losowy. Oczywiście, jak piszę sobie pierwszy, to mi zawsze pierwszy element listy wylosuje. Czyli interesuje mnie, że on mi losował, który to prezent, tak? Dlatego też wybieram element losowy z listy prezentów. Element losowa z prezentu. Do prawej strony mam jeszcze raz. Już o tym dobrze wiecie, ale na wszelki wypadek, że żeby włożyć jeden klocek w drugi, to od prawej strony najeżdżamy, czekamy, aż się zrobi taka biała poświata. Puszczamy wtedy klocek na skoczy. Teraz od prawej strony najlepiej, żeby się świetnie podświetlić, skoczy nam nasze miejsce. Teraz połącz do słowa tutaj, do tego, do klocka powiedz. Teraz kolejna rzecz, przypominam, że jeżeli mamy klocek składający się ze sobą z dwóch elementów, to nigdy nie bierzemy za ten element zewnętrzny, ponieważ nam się to, że to się rozjedzie, tak? Jak złapiemy tak, to mi się wyjmie, tak? Dlatego też zawsze za ten, który jest jak gdyby nas. Wkładam sobie. Powiedz i teraz będzie tak, on mi powie, że twój prezent to i powie mi nazwę prezentu, który sam komputer mi wylosuje. I nie będzie tak, że mi zawsze przyzna taki sam prezent typu na przykład tablet czy laptop, ale będzie mi losował, czyli raz tym prezentem będzie rower na przykład, raz będą rolki, a innym razem jeszcze jakiś tam dron, tak? I teraz wkładam to do pętli, jeżeli tylko przypominam, że to będzie tutaj to czekaj, tak? Nie w przeciwnym razie, tak? Czyli jeszcze raz. Jeżeli moja odpowiedź będzie tak, czyli jeżeli będzie oznaczało, że byłam grzeszna i należy mi się prezent, to wtedy on powie, to świetnie, wymarzony prezent, poczeka jedną sekundę po to, żeby zbudować napięcie. Natomiast następnie, co jest moim prezentem? Prezent to i wymieni mi rzecz, którą tutaj mi komputer sam wylosuje. A co się ma stać w przeciwnym razie? Jeszcze by nam zostało. W przeciwnym razie powinno nam powiedzieć, że się musisz bardziej postarać, skoro nie jesteś grzeczny. Z kategorii wygląd potrzebujemy znowu powiedz, czyli zwróćcie uwagę, że naprawdę klocków za dużo nie ma, a całkiem ciekawy projekt i na pewno dzieciakom będzie się podobał. Całkiem ciekawy projekt nam wyszedł. Czyli z kategorii powiedz, z kategorii, przepraszam, wygląd bierzemy powiedz, znowu powiedz przez jakiś czas i wpisujemy sobie, czyli to jest odpowiedź wtedy, kiedy ktoś mi powie, że nie był grzeszny lub napisze coś źle, to wtedy na przykład
Mogę gdzieś. Postaraj się bardziej. Postaraj się bardziej. To na raz. Bardziej. Następnym razem na pewno dostaniesz prezent lub cokolwiek innego. Uruchamiam mój program i sprawdzam, jak to będzie działało. Klikam zieloną flagę, czyli tak jak mamy zaprogramowane. Cześć, jestem Różka. Różka pyta mi się, jak mam na imię. Wpisuję jej swoje imię. Zatwierdzam. Ładnie się ze mną przywitała, witaj Beata. To jest też fajny element. Dzieciaki zawsze lubią to, że komputer zna ich imię, jak gdyby, twierdzą wtedy, także to jest też ciekawe. Czy jest grzeczny ucznik? Najpierw, że jestem grzeczna. Spróbuję zobaczyć, co mi wylosuje za prezent. Wpisuję tak, zatwierdzam. Dobrze, dostaniesz wymarzony prezent. Chwilę czeka. Prezent to komputer. Tak, o. Czyli przez 2 sekundy, może tutaj ja bym zrobiła troszeczkę to przez dłuższy czas, ponieważ dosyć to ciutko mi smyknęła moja odpowiedź, dlatego zostawię sobie 4 sekundy, żeby ta odpowiedź się przez chwilę pojawiała. Też na 3 sekundy albo 4, żeby chwilkę budować napięcie. Ok, sprawdzam jeszcze raz. Na pewno mi tym razem też komputera nie wylosuje. Oczywiście tak się może zdarzyć. Czuję dokładnie to samo. Dostaniesz wymarzony prezent. Twój prezent to buty. Czyli zwróćcie uwagę, że faktycznie nie jest tak, że zawsze mi się ten komputer pojawia, czyli zawsze ta sama rzecz. Także losowa. Sprawdzę jeszcze. Okazało, że napiszę coś nie tak, czyli napiszę, że nie byłam grzeczna. Dobrze. Czy jesteś grzeczny? I zwróćcie uwagę, teraz napiszę słowo tak i po słowie tak wstawię spację. O, komputer powiedział mi postaraj się bardziej, tak? Czyli zwróćcie na to uwagę, żeby spacji nie było i później pamiętajcie, powiedzcie dzieciom, żeby też dobrze pisały, tak? Czyli jeżeli napiszę, że ostatni raz to testuję. I piszę, że nie jestem grzeczna. Dzisiaj to mówi mi postaraj się bardziej, tak? Oczywiście teksty, które wpisujemy sobie w naszych dymkach, powiedz, to możemy sobie jakiekolwiek inne wymyślić, tak? Czy to będą inaczej sformułowane. To już wszystko od Was zależy. I w ten oto sposób, zwróćcie uwagę, stworzyliśmy tak naprawdę kilka klocków. Z kategorii mamy tylko, użyliśmy kilka kategorii. Klocki, które w większości są Wam znane, pewnie już czujników używaliście do tej pory. Nowym elementem była ta lista, ale ta lista nic trudnego nie jest, tak? Czyli przypominam, żeby stworzyć listę. Wchodzimy w kategorię i tworzymy, klikamy utwórz listę. I myślę, że mamy gotowy projekt. Nie wiem, właśnie sprawdzę tylko, czy Sandra. Widzę, że klasa. Koresponduję z Sandrą, koresponduję. Dobrze. Że Sandra ma tak, trzecią klasę. Zaproponowałam, żeby jeszcze przed wakacjami zdążyła. O, prezent z okazji wakacji, jak najbardziej. Oczywiście, także mówię, okazji można znaleźć mnóstwo, także można to wykorzystać, go, że tak powiem, na każdą okazję. No to też zależy od poziomu zaawansowania. Nie, bo niektóre pani z lupców robiły więcej tego Scratcha, natomiast no, inne mniej. I w zależności też od rodzaju klasy, różne dzieci są, trzeba wyczuć, czy ten projekt będzie się nadawać, czy nie, ale naprawdę Oczywiście. dużo frajdy sprawia, także warto to sobie przetestować. No Tak, dzięki dla bardzo. dzieciaków jak najbardziej. Ja tu jeszcze przez chwilę zostawię ten projekt, żeby ktoś chciał sprawdzić, jak on będzie wyglądał. Sobie zrobić generalnie. Chociaż myślę, że podasz na miarę też, tak? Może Tak, być. ja na gotowy jakiś projekt. Mam jakiś projekt z. Zaraz spróbuję go zlokalizować. Albo może jak Iwonka będzie prowadziła, to ja zapiszę na czacie. Okej, Ewentualnie możemy, dobrze. gdyby ktoś chciał, to można albo do nas napisać maila, albo możemy na naszą prezentację dołożyć na końcu. Wiki jest
jest co prawda nie generator, tylko lotto, troszeczkę trudniejszy. Działa też na zasadzie. Tak, lotto troszeczkę. Mhm. Ale myślę, że jak wrzucisz tutaj na forum, to będzie ok. Dobrze, Beatko, w takim razie myślę, że ciebie na razie wyłączę. Przejdziemy teraz do rysowania. Nie wiadomo, jak długo Sandra jeszcze z nami będzie, bo wybiera się na plażę z dziećmi, jest na zielonej szkole. A wiadomo, jak to na plaży może być z Wi-Fi. Także pytała się, czy webinar będzie udostępniony. Oczywiście jest nagrywany, będziecie mogli go obejrzeć. Oczywiście. Poprzekować wtedy na spokojnie. O, właśnie Sandra prosi o link, tak żeby możesz poszukać. A ja w tym już czasie to prawda, mam tutaj wielkanocnego z zającem, ale to przecież nie ma żadnego znaczenia, bo ostatnio robiłam z moimi dziećmi zającem, więc wkleję wam też generator prezentacji, co prawda będzie z zającem, ale oczywiście tu macie gotowy projekt zrobiony, w razie czego można sobie do niego zajrzeć. Dobrze. Okej. Ja może odniosę się do Beaty treści dotyczących darmowych zasobów. Troszeczkę tutaj jestem fanatykiem tych darmowych zasobów, z racji tego, że jestem trenerem w takim projekcie dotyczącym bezpieczeństwa w sieci. To jest projekt Fundacji Nowoczesna Polska o nazwie Cybernauci. No i mówimy tam również o prawie autorskim, nie tylko bezpieczeństwie dzieci, ale też właśnie poruszamy kwestie prawa autorskiego i szczególnie też prawa autorskie w edukacji. W ogóle polecam te tematy, bo często nauczyciele nie mają pojęcia, co mogą, czego nie mogą. W tej chwili nawet mimo, że jestem trenerem w tym projekcie, uczestniczyłam w takim świetnym kursie Operona. Ja polecam ten kurs Operona. Właśnie na temat prawa autorskiego. Tam są gotowe materiały w Operonie, można je sobie pobrać, można poczytać. Jest na przykład powiedziane, kiedy, w jakich okolicznościach można korzystać. Akurat szkoły jako placówki mają taką możliwość korzystania bezpłatnie z tych wszystkich zasobów. Oczywiście tam jest to wszystko obwarowane warunkami, ale to już nie tutaj generalnie czas do tego. Ja bym może tylko podała źródła, nie tylko źródła darmowych plików i nie tylko obrazów, ale również muzyki. Zakończę tutaj może prezentację i pokażę to na zasadzie właśnie wydzielenia ekranu. Troszeczkę pomieli, ale zaraz będzie wszystko. Uszykowałam linki właśnie dotyczące obrazów, muzyki. Też warto sobie zobaczyć taką stronę otwartych zasobów. Wyszukiwarkę wszystkich plików na licencjach Creative Commons. Czyli licencje, które pozwalają nam korzystać, no nie zawsze bezpłatnie, bo to też zależy od tego, jak takie dzieło jest oznaczone. Naprawdę warto sobie o tym poczytać, żeby nie popełnić jakiegoś, no prawie że przestępstwa, bo też się to zdarza. Była jedna szkoła, która wykorzystała zdjęcie, się okazało, że autor się na to nie zgadzał, była bardzo nieprzyjemna sprawa. Generalnie temat prawa autorskiego jest bardzo na czasie i też bardzo chętnie nauczyciele wysłuchują informacji o tym. No to jest z podzieleniem ekranu, a tobie też tak długo to... Tak, kręci, kręci. To kręci, kręci, ale... Na początku było szybciej. Szybciej było, teraz jest coś właśnie u mnie. Też mi się tutaj.
ja może opowiem o tych darmowych zasobach na początku. Właśnie, chyba tak. No, oprócz Pixabay jest taka, i może wrócimy właśnie w linki. Proszę, clicker.com. Następnie jest też wyszukiwarka Creative Commons. W tych wysłuchiwarkach warto pisać po angielsku, nawet w tym Pixabay, gdyż tak. No, angielski jednak jest językiem uniwersalnym. O, to mi dziękowało, który mnie wyłapał. I to otwarte zasoby. Tutaj ta strona generalnie nie tylko wymienia te otwarte zasoby, ale bardzo rozwija temat. Różne polecenia prowadzone przez fachowców. Linki się przydadzą, a pole to można zawsze. Jeśli chodzi też o otwarte zasoby i te wszystkie rzeczy darmowe, jest taka grupa superbanków, nie wiem czy słyszeliście, którzy również interesują się i stworzyli całą zwany padlet, czyli taką tablicę w internecie, która pokazuje, ile tych materiałów może być. Myślę, że zamknę ten filmik i jeszcze raz to spróbuję, no bo to by było dosyć nieciekawe, jakby mi się to nie udało otworzyć. A ty ten pierwszy raz bez problemu, tak? Tak, tak. A teraz kręci się, zaraz zobaczymy. No, drugi raz próbowałam wystartować. O, bez problemu. Okej. Dobrze. W takim razie pokazuję strony, o których mówiłam. Otwarte zasoby, czyli miejsce, gdzie można wysłuchać sobie rzeczy bezpłatne, ale też po prostu bardzo ciekawe. Tu jest ta wyszukiwarka zasobów Creative Commons. Niektóre te linki dotyczą, o jestem, jeśli chcemy coś wyszukać, tak jak mówiłam, fajnie pisać po angielsku, na przykład zaznaczyłam ten projekt. Oczywiście tu możemy sobie rozwinąć rodzaje licencji. On czuje to. Autora i określenie, czyli pobieranie takiego obrazka i przy wykorzystywaniu musimy podać nazwisko autora, musimy podać źródło, autor jest zawsze z lewej strony. Można tworzyć naprawdę tego obrazka, od który zależy. Niestety nie można. Jeszcze następny link, to jest dotyczący muzyki. Muzyka to jest Jamendo.com. Ale myślę, że to jest temat tego webinaru. Przejdziemy w takim razie do Fresha. Ja przygotowałam tutaj podstawy do tego.
nagrywania w zasadzie live. W ogóle jak do tego rysowania podchodzę z dziećmi? Żeby coś narysować dziećmi, to zawsze uświadamiam im, że rysowanie w stresie to jest takie rysowanie, do którego są jakby tożsame z rzeczami, które robimy offline. Ja no, myślę, że tam dzieci to kontaktem jest anarchia. Teraz co należy zrobić na nawet proszę. Należy wziąć do rejestru fajnych. Ale gdzie to może być? No, od razu pojawia się no i teraz mają tak, nie ma to co prawda weź tak do treści, ale żeby to narysować, to zacząć pisać. Mają tak, oczywiście mogą wybrać. Teraz jak inny kolor. Kolor możemy zmienić pając. On nam się zmieni. Czekamy na kwadrat, na dowolnym kolorze. Wybieramy dowolny kolor ze strony. Mamy już wybrany kolor pustaka. Przyłożyłyśmy do kartki. Teraz problem. Co zrobić, żeby to było jak ta? Żeby to szła, trzeba. Ona dajemy warto też uwagę na to, że skrypty taka i podbędzie na pisak. Można to można na przykład zrobić identycznie jak nie trafi. Tworzymy nowego łóżka i po prostu może być na przykład kropeczka, powolna kropeczka, jak na kropeczkę, żeby ona była w miarę mała. Klikamy na powiększenie w edytorze obrazu. Klikamy, gdzie mamy centymetr i na środku o 3 metry, a klikamy i otrzymujemy kropeczkę. Teraz to żeby nie układać się znowu skryptu, możemy te skrypty kopiować. Czytać te skrypty oczywiście na samej górze, nie na górze, jak na dole. Rozejdzie. Ają. Wrzucamy to na naszą profesję. Mamy na kontekście naszym sprawiedliwym. Jest sprawiedliwa, to samo wrzucamy w tekście dwa brata, aby wyglądać do uchwy, albo wszystkie opcje mogą się teraz dlatego właśnie dzieciaku nie pojawiała się tam ta opcja na rynku. Dobrze, czyli mamy tak czysta kartka, pisak, ten pisak się nam połączył, możemy spróbować narysować w filmie. No to jeszcze zapraszamy na fajny temat. Ale
na zostanie na twarz. Ale jeśli mamy sobie generalnie zielona flaga, jest zdarzenia. Kwestia była wyraźniejsza. Też czytamy dzieci, co zrobić. One mogą być wyraźniejsze w sensie widoczne bardzo na kraju. To należy od ilości kroków. Można też dołożyć do tego odpowiedzi na grubość. I tutaj rozmiar. Bardzo to mi słychać. Tak, słychać. Słychać. Teraz bardzo proszę powiedzieć na temat ustawy. Ten pisa ma zaczynać. Ważne jeszcze najfajniej by było, żeby ten pisak zawsze zawsze. No jest to możliwe druku. Teraz można dzieciom pokazać, że na temat składa się, posiada tak zwany skrót. Jak to? Klikamy na inne i pojawia nam się to, że wyszła taka odbytnia od miejsca włączone powiększenie. Jak widzicie, teraz mamy dwa rodzaje L. To też warto wiedzieć, że ta miejscu. Też należy zwrócić uwagę, że tam po prostu nie mogę mówić. No, skrypty w ruchu będą niewidoczne. Na tą stronę teraz mogę pokazać tego. Nasza scena ma wysokość, która wynosi 300 uzysk. Jak to sprawdzić? Mamy tutaj podany punkt procentowy. Ten punkt procentowy wynosi minus 300. Natomiast to jest o klasie 1, tego nie ma. Ciężko i ciężko to być mówię na wyrok. Ale nie ustawiamy par, czyli miejsce, w którym musimy rysować. Ustawiamy sobie zerowy. Kolej. No. On powinien się znaleźć od tego parze. Zem na x, zem na zerowy. Wiemy teraz. Ponieważ ustawiliśmy teraz punkt procentowy w miejscu, to tak wyhartował nam miejsca na 0, ale w tym projekcie kończymy rysować
Programowanie bez kapsuła,
rozpadu paliw. Mamy nieuczciwe, to jest tak, nie wiem, to jest na temat twarzy, ale nie wiem, jaka jest ta twarza. To jest takie, że inwestor to jest aktywna. Ale otworzyć podobanie tam marko, nie na przykład na szkolenia, na szkody, to jest na platforma live, każdy specjalistą jest Michałem, specjalistą to też na platformy, programowanie na iPadzie. No i w Javie, to jest Java platform, plus też jest właśnie na tym nauczyłam, a także nie wiem, czy to nie będzie w zasadzie konkurencji, ale warto oprogramowania zdanie nie tylko z naszej strony, którą my najbardziej polecam, ale z naszej, ale warto przypomnieć spotkacie się ze wszystkim tym, o którym mówiłam przed chwilę, bo my wszystkie rzeczy na platformie posiadamy. Czyli mamy i programowanie offline, tu są chociażby. Widzę, że na iTuningu nic nie zrobiono jeszcze, z programowania wystarczy. Nie było też na uczelni Dasza Adobe. Jest taka, warto zobaczyć. Java. I wszelakiego typu projekty krok po kroku wszędzie. I też są roboty rozwodowanie offline. Tutaj było takie pytanie, czy ten webinar będzie dostępny. Oczywiście te webinary są nagrywane na te pomoc, kiedy będą dostępne, ale nic nie winie i można w każdej chwili do nich wrócić. Tego dowodem są na razie webinary nie miejscowe, co prawda, ale te, które były do tych nagrywane. Dobrze, tyle na temat reklamy. Wracamy do naszego rozwiązania. Powiedziałam, że ta linia, kwestia linia, zapewne matematycznie, jest dostępna też na kopii. To jest. Wchodzimy w katalog kursów. Po przejściu do katalogu kursu troszeczkę przesuwamy tutaj. I mamy prosem. Prosem bajka Anny i Elsa. Stawia nam się Anna Elsa. I prosi o tworzenie pojedynki. Ja oczywiście pokażemy jej. Z prawej strony, ale są pokrojone na środku jest. W zasadzie to jest najważniejsze. Zdane się do mnie pracy. To pracy grupy i sposoby. No oczywiście tutaj też odległość nie w stronach, bo w celach. Warto tutaj dzieciom powiedzieć, że taki był ten cel. Wyjaśnić, że każdy od
Pomimo sugeruję, że musimy znaleźć jeden zestaw, to jest grupą. O, jeszcze na łyżwach. I coś fajnego tutaj jest. Pokazuje nam się tutaj, jak jest tu sprawa. Na mocy dzieci można tutaj sprawdzić. Trzeci, mamy chyba mur, koła. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to proszę otwierać się po angielsku, wtedy trzeba zjechać na dół strony, tam jest połączenie języka. Dobrze, pani Elsie, mamy też rysowanie figur głowonych. Rysowanie figur głowonych figur. Po narysowaniu linii zawsze wprowadzam kwadrat. Mam tutaj na swojej kwadratce powinniśmy nazwać, czyli zamiast dwojenie, mamy kwadrat jako. Gdzie zapisujecie u nas pracy, każde dziecko wskaza swój folder. Te foldery są przedstawione na pewnym dysku. Mamy projekt. Mamy teraz nowy. Możemy od razu go zapisać. To bardzo praktyczne po raz pierwszy. Jako. To jest świetna rzecz, dlaczego jest to fajna. Jeden z tych mają dzieci. No i inne rzeczy w domu. Jest to rzecz fajna, to jest fajne. Chcemy na jakieś fajne partnery i mamy to zrobić, żeby nasze osoby słyszały w formie kwadratu. Ten ruch chce zamienić w życiu w punktu. Mogę znowu troszkę zaznaczamy. No i zaczynamy rysowanie kwadratu, nie mogą nawet tam napisać, żeby kończyć. Ale wtedy rysowamy o rysowanie. Chcemy kwadratu rysować. Dlatego, że dla tego, że obrotu w
były rysowane Potek obraca się cały czas wobec swojej osi. Mamy do ustawy, żeby on był odwrócony z prawą stronę. Ustawiamy to albo za pomocą tego zegara, albo za pomocą klocka ustaw kierunek na. To może być na no i po prostu to w stąpku. On zastępuje nam. On zgadza się. Tematem było eksperymentuje. Być może nie to. To jest kwadrat. Na przesunę do kwadrata o 90. Dokładamy do 90 stopni. Patrzcie na położenie kruka. To jest strony albo morsko. I generalnie kwadrat pomiędzy każdym stanem na głowę. Dokładamy. Zazwyczaj zakładamy na mi się bardzo rzadko zdarzyło, żeby dzieci od razu odkryły właściwości kwadratu. Kwadrat posiada ryby. W związku z tym można to wykazać. To zależy od dzieci. Tam odkryją, że będą kierować, po prostu do my mówimy, czy dalej na rozmowę. I możemy etapami oczy tak bardzo. I patrzymy, co jest, co nam brakuje. Następny obrót stopni. I dzieci na zasadzie liczenia powtarzających kroki wiedzą, że brakuje troszkę. Zwróćcie uwagę, jak tam podróżuje na kierunek, który jest zbudowy. Zauważam specjalnie, że
często te miejsca zaczęcia dotyczące mogą się wydarzyć. To ten kwadrat jest również na kwadrat. To od czwarty. Czwarty poziom, czwarte zadanie. Okej, okay, ale to już na przykład to, o czym mówiłam, że można to posterować, bardzo może na przykład. Czyli jeśli powtarzamy pewne postaci, pytamy po prostu dzieci, co to uważali? No, powtarzamy. No powtarza nam się testowanie obrazkowe. To teraz policzmy, ile razy nam się powtarzają. Mamy się policzę. Raz, dwa, trzy. Pewnie zauważył, że nie ma już tego powrotu. Pytamy, czy to może być, musi być. Jeśli skończy, to nie musi się obracać. Prawda? Ale żeby zamienić na jeden kroczek, to warto może być kolejny. Czy można zamienić wskazujący kroczek, to wybrać, jest powtarzania. Skoro powtarzały nam się cztery razy, to można zrobić,
nam nie zasłania wydatku. Znowu kolejna tak sprawdza. I to jest bardzo ważna rzecz. Zobaczcie. Jeśli zaczynamy rezonować, to mamy być na czas na tekst, i nam się to kontroluje. To nam się tak, to rozwierzy. Jest to przykład. Dlatego musimy zawsze wtedy bardzo możliwe. Mamy w miarę kontaktu, to
znowu zrobić analogię do opary. Bo jak ten błąd może się obrócić, który może wywołać takie na Dobrze, mamy sprawę kwadratu. Oczywiście kolejne zadanie, które chciałam też, to bardzo jak wspomniałem, że kwadrat to jest tym razem różowy to kwadrat, trójkrotność kwadrat. Zmieną się. I jeszcze sprzęt. Jak po prostu obliczyć ostatnie zadanie? Pole, to jest dzielimy przez ilość małych kwadratów. Podobnie było. Zobaczmy, to jest 3 kwadraty za 60 km. Jeśli jest taki płaszcz, to uchwalić albo radzić tej listy, jak to jest nasz sposób. Kolejna figura, tak jak mówiłam, no mogą wiedzieć różnie. Ktoś tam bystry będzie, wiedział, ale... Ale to można im, że tak powiem, podpowiedzieć. To też mają kolejną lekcję, czegoś się nauczą. Wiele materiałów może być wprowadzeniem. Dokładnie. I lepiej wprowadzać im w ten sposób,
Czyli eksperymentując, kombinując, niż na sucho, to bo oni mają tutaj efekt, zaraz widzą, czy to się narysuje, czy się nie narysuje, więc sądzę, że to jest dobry sposób. Mają od razu efekt idealny. Tak, wizualizację od razu. Ucieka czasami mi głos. Znaczy twój głos ucieka czasami. Ustawić kolor pisaka, jak nie ustawiać. Pozwólmy dzieciom właśnie tymi kolorami się pobawić. Można sobie zmienić kolor pisaka, jak na kolony, teraz aby to było bardzo widoczne, to bardzo sobie też może ustawić rozmiar. No, to fajnie powiedzieć na tych kolorkach. Mianowicie, że kolory mieszczą się. Gdzieś jest to pięknie opisane na wprowadzeniu do Stretcha. Pewnie byście chcieli wiedzieć, gdzie to jest. A to jakbyś mógł znaleźć w tych kolorach, to też wrzucić to link, bo to się przyda. Dobrze. Ale też kolory dotyczące kolorów, nie? Już szukam. Bo to powinno zostać. Kolory na elementy. To jest losowy kolor. Tak, to jest losowy kolor. To jest na zadaniu 5. Tak, od 9 możesz sobie tutaj ustawiać kolor. Mamy koło, mamy już kolory opanowane. Na Elzie i Annie mamy jeszcze świetną rzecz. Oczywiście, jeśli dzieciaki nam pięknie ten temat pociągną, możemy pokazać, jak to już, mówię, tego podstawy programowej nie ma. Rysowanie takiej trudnej figury, chociaż ona może liczyć się skojarzy z latawcem, znaczy właściwości myślę wprowadzać nie można, bo to jednak jest trudne, chociaż może znajdą się to iPhone. Na pewno warto powiedzieć o kątach, że ten kąt jest większy, ten kąt jest mniejszy. Ja znam sprawę, którą wynika po prostu, że kiedyś zrobiłam te badanka. No, gdzieś nie robiliśmy, żeby im pokazać. Zadziała to pięknie. Nie jest już rysowanie. Ono jest na tym samym zasadzie, na jakie było rysowanie z kwadratu. Też jeden rąb, ponieważ są cztery rąby, powtarzamy cztery razy i skręcamy między poszczególnymi rąbami oczy 90 stopni. Może nie jest widoczne, że między rąbami skręcamy 90 stopni, ale te 90 stopni po prostu
wpływa na to, od której strony zaczyna jakby kolejne rysowanie kolejnego rąbku. Trzynaście, proszę. Troszeczkę zerwimy. A później mogę sobie. Jeśli zorientujecie się, że wasze dzieci radzą sobie z tym, warto umożliwić im eksperymentowanie. Warto też zachęcić, by próbowali w domu z rodzicami obserwować, że najważniejsze, czego należy unikać, to tego, żeby dzieci się nie zniechęciły, że im coś nie wychodzi. Także trzeba obserwować te dzieci na bieżąco, sprawdzać, czy rozumieją. No bo faktycznie nie zniechęci. Tu może taka jest fajna uwaga. Pojawiły się te książki, które mają odnośnie ryżu. Tam jest fioletowy kocyk. Więcej kocyk. Natomiast tutaj jest szamka rozwiązania. Ja myślę bardzo, że na razie by było na tyle, chyba żebyśmy mogły jeszcze powiedzieć o tworzeniu konsekwencji. I tu się zacięło, przepraszam bardzo, i nie mogę nic. Dobrze, to ja w tym razie, w takim razie powiem jeszcze kilka rzeczy. Nie mogę. Tworzenia końca na kopor. Dlatego, że naprawdę wam się to przyda, będziecie mogli obserwować postępy waszych uczniów. Zaloguję się. Jak się tworzy takie konto, oczywiście wchodzimy ze strony konto. Zaloguj się. No i oczywiście załóż konto. Zakładamy konta, trzeba się zarejestrować. Wybieramy typ konta. No ja tutaj byłam jako nauczyciel. Wpisujemy swój e-mail, hasło, potwierdzenie hasła. I co to znaczy wyświetl nazwisko? To jest to, co będzie nam się pojawiać w prawym górnym rogu przy witaj, przy słowie witaj. No jeśli ja pisałam tutaj Iwona, to dlatego mi się wyświetla witaj Iwona, a nie witaj twierdzą w tym stylu. Witaj z konta. Można najprościej wybrać oper, moja wymowa angielskiego. Niestety jeszcze wymagam doszlifowania. No i oczywiście miejscowość. I tak. Tam trzeba stwierdzić i zarejestrować. No jak mamy takie konto utworzone, a mi zalokuje się już na swoim, chcę tworzyć. Więc tak, posłuchajcie, mój mail śmieciowy, jak ja to mówię. Taki, na który zakładam konto na wszelakiego typu portala. Jak się tworzy klasę? Klasa to jest tak zwana sekcja. Dajemy stworzyć nową klasę. No i w klasach 1-3 jest preferowane minus obraz. Czyli nadajemy klasę 3a. Tu możemy od razu ustawić sobie kurs, jaki chcemy wybrać dla nich. Kindergarten, czyli ten przedszkolaków, najprostszy po kolei klasy, albo OPEL, czyli
wybierzemy dzieciom te kurs później, to też można ustawić. Tu oczywiście też są wypisane te wszelakie kursy, też w tym miejscu można by już ustawić, kursy są wypisane po nazwie, nie po poziomie. Jak widzimy, piękne są już te nowe kursy, szczególnie dzieciaki zawsze zwracają uwagę, że jest Minecraft, to wszelakiego typu, bardzo chętnie do tego Minecrafta chcą przejść. To, nie wiem, takie czas są dokładane w każdym razie bardzo dużo, ale te staty są właśnie rzeczy związane z rysowaniem, no tego nie widziałam, zakłady własne i zawody. W związku z tym możemy tutaj zdecydować, tak? Zapisz. Mamy stworzoną nową sekcję. I jak widzicie, jest sugestia zdrowia uczniów. Jak można uczniów dodać? Można dodać albo pojedynczo, albo w momencie jest możliwość dodawania wielu uczniów. No teraz w dobie ochrony osobowej ja preferuję tylko imiona, chyba że się powtarzają, to wtedy dzieci dokładają pierwszą literę swojego nazwiska. Można też oczywiście przykleić jakieś maskę. No i mamy teraz możliwość uzupełnienia wieku, chociaż nie trzeba tego uzupełniać, uzupełnienia płci. Sekret literatury. Iwonko? Czy ty masz udostępniony pulpit? Bo ja go nie widzę w tym momencie. Co prawda musiałam wyjść, bo mi się tu wszystko zacięło i weszłam drugi raz. I nie widzę teraz pulpitu, ale nie wiem dlatego, czy dlatego, że ja się stąd wylogowałam i weszłam jeszcze raz, czy dlatego, że tobie się coś rozłączyło. Być może to jest moja wina. O, super, dobra, no właśnie. Mhm. Teraz się ładuje, że prezenter ładuje swój ekran. Dobrze, ale kiedy ci zniknął ten pulpit? Znaczy cały czas było, ja tylko po prostu... Bo tak się zastanawiałam, czy nie gadałam sobie abuzą, nie zwróciłam uwagi. Dzień. Dobra, ale... Nie, przedtem cały czas było, ja tylko na chwileczkę, że tak powiem, się wylogowałam, bo zacięło mi się tutaj wszystko i o, teraz wszystko widzę. Dobra, dobra, tak, ja więc zwróciłam uwagę, bo ja miałam big meeting na dole. Rozumiem. Mamy więc dwie dziewczyny. Od naszej klasy możemy wpisać. Ja może włączę drugą przeglądarkę, żeby nie musieć się wyrywać z to. I jest różne, są różne możliwości wchodzenia na nasze konto. Mianowicie o, bo ja
kocio przez chwilę. Dobrze. No właśnie, właśnie. Zawiesiłam się na chwileczkę. Dobra. Dobrze, i teraz tak, zaloguj się. I to, co przed chwilą Wam mówiłam, kod sekcji jest z strony. Ja sobie to przekleję. Dlatego to robię jeszcze raz, powiem, na przeglądarce na Chrome jestem zalogowana na swoje konto, a teraz chcę pokazać te konta, które założyłam dla uczniów. Także uczniowie, zwróćcie uwagę na to, że oni nie mają tutaj zaloguj się, bo oni konta nie mają adresu swojego, tylko oni mają konto założone przez nauczyciela, czyli muszą korzystać z tej prawej strony. I teraz jak klikniemy go, no to pojawiło nam się dwóch uczestników, Ania B i Ania C. Wejdźmy sobie na Anię B. U mnie cały czas pokazuje, że się ładuje twój ekran, więc jeszcze nie widzę. Nie, nie, a u mnie po prostu się w ogóle nie ładuje. A, rozumiem. A faktycznie teraz ten click meeting sobie odłożyłam. Chyba będę musiała jeszcze raz. Wiesz co, zatrzymam ten click meeting. Przepraszam, to są problemy techniczne. I jeszcze raz go zapuszczę. No to bez sensu jest mówić. Jak nie widać, nie? Dokładnie. To zakaz podzielenia ekranu. Moi drodzy, nie bójcie się takich problemów technicznych. My już bardzo jesteśmy tutaj oblatane w takich sprawach. To się trzeba się uodpornić na stres, bo generalnie nauczyciele często padają w panikę, jak coś wychodzi. O, jest, okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz nie znikło. Jest, super. No i mamy tutaj. Teraz działa ładnie. O, ślicznie. Wchodzimy znowu na Anię. Na klasę. Mamy dane. Teraz w takim razie, bo to nie było widoczne, prawda? Jak ja tłumaczyłam, jak wchodzimy w tak. Poszczególne klasy. Nie było. To jeszcze raz. Jeśli założyliśmy dzieciom konto, to zwróćmy im uwagę, jak będą się robić. Wysyłam to po, ale dzieciaki od razu intuicyjnie zaczynają tu wpisywać kod. Albo się pytają, proszę pani, co tu wpisać? A my mówimy, nie, to konto zostało założone przez mnie, dlatego tylko i wyłącznie korzystać z prawej strony i podajemy właśnie ten kontekst, który jest wygenerowany. I jak klikniemy go, teraz będę śledzić przez meeting ten ekran, tak, który będzie po prostu. O, pojawiają nam się te dziewczynki. O, i teraz faktycznie nic nie otwiera, bo musimy dalej. Jednak ten Microsoft Edge trochę dobrze działa. Jest. Yes. I zobaczcie, hasłem to jak mówiłam, jak to są loginy obrazkowe. To są loginy obrazkowe, tak? Czyli Ania C ma może to bubr, prawda? A Ania C ma to no i w Microsoft. Jednak tutaj mi napisano na komunikacji, że jest problem właśnie z tą sekundarką. Nie trafiłam, męczy. Zobacz,
synek ma wątpliwości. Nie ma. W takim razie wiecie, jak już wejść na konto, powinno, chyba że się wyloguje za tego, bo to warto wiedzieć. Wyloguje się. Strona na konie to zadziała. A teraz zalogujcie. Dajemy to wszystkim. O, widzicie, tu wyszło bez problemu. To jest tak, mówiłam, wina przeglądarki. Jedna dziewczynka miała ten login. Teraz oczywiście klikamy ten login i klikamy za login. No i jesteśmy, o, to jednak druga dziewczynka. Próbujmy. O, jak widzicie, RODO się odezwało. Tu można dać, o, widzę, że nie można dać, a trzeba jednak zrobić tą aktualizację. To jest generalnie na nadgórze. I teraz też jest kwestia podawania swoich danych osobowych. No, rozpocznij naukę, bo my żeśmy, jak pamiętacie, nie ustawili kursu, czyli może znać kurs. I mamy całe wszystkie kursy, które Ania by mogła robić. I to wszystko, co Ania będzie chciała robić, będą pojawiać się też filmiki, będzie u nas pokazane w tym miejscu, bo nie wszystkie kursy prowadziłam z pełnymi danymi osobowymi, więc nie jest problem. Ja oczywiście startuję z lewej strony. No, palec mi się omsknął, moi drodzy. Powoli się robi tu gorąco. Którego startujemy jako nauczyciel, obejrzeć informacje na temat naszych dzieci. Kinga nazwiska nie pisała, ale w tym momencie kliknę na postęp, bo będę widziała, co Kinga zrobiła. Oczywiście muszę też wybrać odpowiedni kursem, pamiętam. A rysowała. Tak? Słuchajcie, możemy przejrzeć kontent wszelakiego typu kursów, które żeśmy zadali danemu dziecku. Statystyki, ile poziomów ukończyła, ile metodów, zarządzę uczniami, informacje na temat loginu, na temat typu konta. Jeszcze bardzo fajna rzecz, mianowicie, jeśli będziemy tasować historii, to dzieci mogą logować się też z poziomu linku, który komputer zapamięta. Link zaczyna się zawsze od studio.org, łamane przez sections, łamane przez content pod klasę. Jeśli to piszemy, pasek adresu, o, może pokrywałam. O, to widzicie, od razu nam przekieruje na klasowe konto. No mówię, tu coś nie działa, ta skrzynka bym musiała sprawdzić w dodatku. W sensie, że nie otwiera się nowe. O, i oczywiście podstawowy błąd, brak wylogowania. Także jeśli dzieciom się zdarza, to też nie wiem, czy nie ma to automatycznego zaakceptowania.
zadaniach, które się nie tego pojawiają, tak? OK. Ten generator powinny zawsze być wykonywany. Jeszcze z tym hot.org. Hot.org mamy też fajną rzecz, mianowicie pokazano, tutaj dwie klikane tutaj. Jeśli naciśnimy na dane logowania, zobaczcie, wychodzą nam gotowe kartki do wydrukowania. Ponieważ ja mówię, szanuję dane osobowe, remontowe, więc wyciągam tylko na chwilę, które chcę wydrukować. Ale jakbym kliknęła na dowolną klasę, to dlatego ja postęp ustawiony, a miałam bardzo dużo klasów, tam nie Kacper taki, a Kacper taki, to było jeden. Kacper nie wiem. No i oczywiście Kacpira jest osobą prawie dorosłą, to ma fajne słowo, czyli pasenko w typu angielski. Taką karteczkę oczywiście ja nawet zakładałam konta pierwszaka, także wydrukowałam też takie karty, które posiadałam w tej uwaga. Bardzo generalnie trzeba się do szybko pierwszaka przydać, ale to wszystko warto, żeby oni mieli na lata, że to są po prostu rzeczy najważniejsze, które mogą też albo zapisać. Chociażby chociażby link do ciekawych stron, do straszny edu. No i to taka faza wiedzy, ja zresztą się o tym też traktuję to jako bazę wiedzy. Ja nie wiem, bardzo myślę, że to już wszystko na kontach postępu wyświetlania ja myślę, Iwonko, że jeszcze zostało nam sporo czasu. No zostało nam sporo czasu, dlatego że też nie czekamy za nikim, tak jak ktoś, że tak powiem, uczestniczy na tym, no to wiadomo, że troszeczkę to się przy dłużej trwa, ale ja myślę, że może tą ortografię jeszcze bym pokazała. Tak, tak, ortografię, byś co, przed ortografią jeszcze jedna rzecz, bo to rysowanie tak jest cudowne, dołożę. To piękna rzecz, która zawsze wywołuje efekt wow, mianowicie. A, wiem. Rozety. No, tak. Domyślasz się, o co chodzi. Okej, dobrze. No to dobrze, to jeszcze to później ja. Okej. Teraz ta kropeczka, moi drodzy, narysuje nam to, co byśmy chcieli. Mianowicie, żeby to się zadziało, to oczywiście początek doskonale znacie. Chcemy na pysty kartę rysować, a zawsze lubię czystą kartkę. Musimy to ułożyć, żeby nam coś rysowało. Cały czas, to zawsze fajnie zawsze widzi okropy, które oznacza to cały czas, one zazwyczaj spadają na to, żeby zawsze. No i oczywiście, żeby rysował, trzeba to przesunąć, ale uwaga, teraz my będziemy, czyli tak będzie zostawiany przez kursor, czyli musimy po prostu powstały klocka, który pozwoli nam za tym kursorem podążać. To są takie jakby dwa kursory. To jest fajna rzecz, bo możemy od razu powiedzieć, czym różnią się te klocki. Może najpierw zobaczymy to. Ustawimy może bardzo wyraźnie te klocki. Tak, i może robić. Teraz zostawimy. Fajne też,
powiedzieć o tym, że praktycznie jeden procent, ale oglądamy zmiany Rosaka. Zobaczcie, postęp jest bardzo szybki. No i teraz mówimy o prosimy o przetestowanie drugiego typu posta. Możecie zauważyć, jaki jest sposób testowania. Gdy zauważyły, że praktycznie ten kolor jest przyklejony jakby do tej myszy. Natomiast jeśli wstawimy usta w stronę starej myszy, ten kolor będzie podążał do lepacji. Będzie to śledzenie tego procesora myszy. Oczywiście warto wiedzieć, jeżeli już zmieniamy rozmiar, nawet nie stanie wystawy, to też warto ustawić rozmiar pisaka na maksymalnie. Fajne, polecam. Naprawdę bardzo mało klocków, ale efekt wow, zapewniony. Myślę, że to by było na wszystko, na tyle, to, żeby ten kolejny mogła stawić kolejny projekt, mogę włączyć. Dobrze, Iwonko, czy ty jeszcze coś chcesz pokazać, czy mogę już ja, że tak powiem, przejąć? Możesz mnie wyłączyć, ja sama wyłączyłam, tak? Okay. Dobra, wyłączyło już. No to dobrze, moi drodzy. W takim bądź razie jeszcze zobaczmy jeden projekt, który się nazywa Ortografia. On chyba może gdzieś tam znajdzie się go opisanego. Oczywiście można go później przerobić na inną opcję niż ortografia. Na czym będzie polegał, to sami stwierdzicie, że mam rację. Potrzebujemy Scratcha naszego. A jeszcze tylko udostępnię swój pulpit, przepraszam. Udostępnię swój ekran. Projekt będzie polegał na tym, że znajdować się będą dwa pudła na przykład z jakimiś trudnościami ortograficznymi do wyboru. U otwarte, u zamknięte przykładowo, albo RZ, że z kropką. My sobie weźmiemy u otwarte, u zamknięte. Chwileczkę jeszcze, bo mi się tutaj ładuje. Trwa łączenie, chwilka. Zadanie będzie polegało na tym, że będziemy sterować kursorem myszy i przesuwać spadające, że tak powiem, z góry wyrazy u otwarte lub u zamknięte. Oczywiście te wyrazy będą miały w środku lukę, czyli będzie wyraz na przykład góra z wykropkowaną literką U i uczeń będzie miał za zadanie zaprowadzić ją w odpowiednie miejsce albo do pudła z napisem u otwarte albo u zamkniętej. Wtedy komputer mu powie, czy udzielił dobrej odpowiedzi, czy złej odpowiedzi. Jak klasa będzie starsza i będzie dawała sobie świetnie radę, to można wprowadzić punkty. Czyli wprowadzić sobie, że zdobywa się dodatkowe punkty, punkty dodatnie za to, że się udzieliło poprawnej odpowiedzi, czyli włożyło się do odpowiedniego kartonu. Lub punkty, przepraszam, ujemne, jeżeli się do pudła włożyło. Myślę o punktach już i teraz.
Chwileczkę musicie poczekać, bo niestety coś mi się tutaj. Spróbuję teraz. Łączę się po raz kolejny. Muszę wam udostępnić ekran. O, już mam teraz. Pięknie. Ekran. Dlatego, żebyście widzieli, co ja, że tak powiem, robię. Sunę sobie go jeszcze. Tak, dobrze. Czyli tak jak powiedziałam, będziemy potrzebowali jakichś dwóch punktów, które umieścimy sobie prawdopodobnie na dnie ekranu. A następnie duszków takich, które będą się spadały, karteczek z napisami, z wyrazami. Czyli po pierwsze, odbierzemy się naszego kota. Przypominam, prawy klawisz myszy usuń. Dodajemy pudła. Nie wiem, czy te pudła są gotowe, ale no może narysujmy sobie je tym razem samodzielnie. Czyli klikamy sobie na maluj nowego duszka. Tak jak powiedziałam, będzie to pudło, czyli wybieram sobie jakiś prostokąt. Mogę wybrać sobie opcję z zamalowanym, tak żeby mój prostokąt był od razu zamalowany. Kolor już ode mnie będzie zależał, jakie będę chciała, czy ciemniejszy, czy jaśniejszy. Tak, rysuję sobie pudło. W klasie trzeciej możecie już się pobawić o trzeci wymiar, czyli zrobić pudło 3D. W klasach młodszych wystarczy to zwykły prostokąt, więc obojętnie, jak będziecie uważać, to można sobie ze starszymi już z trzecią klasą pokazać im, jak to będzie wyglądało przy okazji, czyli tak naprawdę uczymy się często przez zabawę, niekoniecznie wprowadzając im szczegóły pojęcia. Czyli mamy teraz tutaj nasze pudło. Mówiłam, że będziemy się zajmować ortografią, wyrazy będą z trudnością uotwarte i uzamknięte. Wybieram sobie te do pisania i na tym pudle napiszę sobie literkę uotwarte. Oczywiście mogę zmienić też czcionkę na inną. Będę pisała też uzamknięte i nie we wszystkich czcionkach są polskie litery, więc proszę zwrócić uwagę, na pewno w czcionce Donegal takie są. Tak, klikam sobie na boczek i teraz sobie staram się rozciągnąć, żeby było to bardziej widoczne. To moje U. Tak, mogę sobie przesunąć, którą część pudła bardziej chcę, które mi jest potrzebne. O, i to będzie moje pierwsze pudło. Pudło z literką U. Otwarte. Mogę sobie drugie pudło, żeby go drugi raz nie rysować, to drugie pudło mogę sobie zduplikować, tylko sobie wymarzę literkę, czyli pierwszą literkę, pierwszą, przepraszam, pierwsze pudło już mam, drugie sobie tylko zduplikuję. Tak, mam takie samo. Pudła sobie porozsuwam później po ekranie. No to drugie pudło zedytuję sobie, czyli wezmę sobie może gumkę, wymarzę sobie to uzamknięte, przepraszam, to uotwarte i zrobię z niego uzamknięte. Wymarzę sobie. Puszką z farbą zamaluję. O, to był ten jaśniejszy kolor. Znowu biorę literkę T do pisania. Oczywiście można sobie dwa oddzielne pudła narysować, jak to woli. Tak, ale ja żeby tutaj uzamknięte. Postaram się to uzamknięte też powiększyć do takiej wielkości, żeby było chociażby podobne do tego, co było otwarte. O, super. Mam dwa pudła z literami. Jeżeli moje pudła są za duże, to przypominam wam, że jest tutaj opcja zwiększania i zmniejszania. Według mnie są troszeczkę za duże, to ja sobie może te pudła zmniejszę, jedno i drugie również. O, teraz to chyba za mocno. Mniej więcej równej wielkości. Super. Dobrze, teraz przesuwam sobie moje pudła na dolną część ekranu. Zwróćcie uwagę, że ja te pudła sobie rozdzielam, dlatego że jakby były one bardzo blisko siebie i spadałaby kartka z napisem, to może jednocześnie dotknąć i jednego i drugiego pudła i wtedy by mi pokazało, że jest i dobrze, i źle, więc dlatego ją sobie rozsuwam jedną z prawej strony, drugą z lewej strony, jeszcze troszeczkę sobie otwarte zmniejszyłam, bo mi się wydawało, jak bliżej przyłożyłam, że jedno jest większe, drugie mniejsze. O, mam dwa pudła,
które będą mi odpowiadały za to, czy to będzie poprawna, czy zła odpowiedź. Żeby było mi jeszcze łatwiej, ponieważ duszek mój będzie, ten, który będzie spadał, będzie miał. Ojej, coś chciałam powiedzieć. A żeby sprawdzał, którego pudła dotyka, to może nadajmy mu takie nazwy, jak mają. Czyli ten pudło z uotwartej niech się nazywa uotwarte. Przypominam, że aby zmienić nazwę duszka, klikam na i wymazuję nazwę duszek 1, wpisuję mu tylko uotwarte, a może być to pudło z uotwarte, obojętnie dla mnie, żeby było łatwiej, wpisuję uotwarte, natomiast i drugi wpisuję uzamknięte. Żeby było mi później łatwiej zweryfikować, którego dotyka, żebym wiedziała, który jest duszek 1, a który duszek 2, więc dlatego sobie tak nazywam. Jeżeli ktoś chce, to sobie może nawet jakieś tło wejść do tego. Ja już sobie to tło zostawię, że tak powiem, bez żadnego koloru. Muszę sobie zamalować, wybrać. Dobrze, kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebować, to będzie, tak jak mówię, tabliczka. Tabliczka z wyrazem. Zobaczę tylko, czy tu wszystko wokół. Okej, dobra. Super, wszystko tutaj widać. Sprawdzałam, czy mi tutaj nic nie uciekło. Kolejną rzeczą, którą będziemy, to weźmiemy sobie, utworzymy sobie tabliczkę z wyrazem. Tabliczkę z wyrazem, a jeszcze przepraszam, o jednej rzeczy zapomniałam. Zapomniałam przy uzamkniętej i otwarte o tym, żeby duszki, czyli wracam jeszcze do moich duszków, żeby je wyśrodkować, tak? Żeby środek symetrii one miały mniej więcej na środku naszego pudła, dlatego że jak będzie dotykało, żeby mi tutaj nic nie uciekało, a w miarę było. Tak często dzieci robią tak, że rysują zupełnie w dole ekranu i wtedy jeszcze pudła nie dotyka, a na przykład punkty zalicza, bo już mówi, że jest dobrze lub źle. Kolejną rzeczą, i wracam teraz do tabliczki z wyrazem, z pierwszą trudnością, wyraz spadający zrobię na jakimś innym kolorze, niech to będzie pomarańczowa tabliczka. Znowu używam literki T do pisania. Piszemy wyraz góra. Czcionkę zmieniam na. I zamiast literki U wpisuję albo drogę tak zwaną, albo wpisuję sobie kropeczki. Obojętnie, tak? Czyli mam teraz, wiem, że to będzie wyraz góra. Ojej, nieco te. Przepraszam, nie powiększyłam sobie, muszę niestety za szybko odkliknęłam. Czyli zrobię to jeszcze raz. Piszę wyraz góra. Góra. Tak, klikam na bok i jeszcze sobie rozszerzam, żeby ten wyraz był bardziej widoczny. Na przykład w ten sposób. Okej. Tak. Ta tabliczka troszeczkę mi się duża narysowała, to ja może ją sobie troszeczkę skrócę. Może jeszcze wezmę sobie, żeby to było od linii. Wyrównam ją sobie. Dzięki temu uzyskam efekt, że ona jest na czymś jak gdyby zawieszona. Dobra, super. Mamy mój pierwszy wyraz, tak? Mój pierwszy wyraz, który będzie, że tak powiem, spadał w dół. Najpierw, zanim zacznie on spadać w dół, to zrobimy tak, że ustawimy, że on będzie reagował na przesunięcie się w prawo bądź w lewo, w zależności od tego, gdzie mój kursor myszy się przesunie. Dlatego też przechodzimy, już mamy zrobioną nasz kostium, przechodzimy do skryptów. Zaczniemy od kliknięcia zielonej flagi. Jeżeli kliknę zieloną flagę, to chciałabym, żeby ten wyraz, że tak powiem, startował z góry. Góra, żeby startowała z góry, czyli z kategorii ruch. Ustawiam iść do. Pierwszą współrzędną mogę sobie zrobić na 0, żeby był centralnie na środku górnym, a 128 może być. Sprawdzę tylko to, co zrobiłam w pudle z uzamknięte i otwarte. A znów zapomniałam tego zrobić w tym duszku pierwszym. Czyli sprawdzę, czy mój kostium jest wyśrodkowany. O, pięknie, udało mi się go prawie
idealnie na środku narysować. Ale zwracajcie na to uwagę dzieciakom, żeby te wyrazy były na środku, dlatego żeby w odpowiednim miejscu dotknęły, a nie do przodu na przykład naliczały punkty bądź. Jeżeli zrobi im się ta tabliczka za duża, to przypominam, że jest tutaj opcja zmniejszania, że można sobie zmniejszyć. Dobrze, wracam do skryptu zatem, czyli kliknę zieloną flagę, on mi się tutaj pojawia na środku. Może być ta współrzędna 128 jak najbardziej, tak? I chciałabym, żeby ono się ustawiło w ten sposób, w poziomie, żeby w poziomie można było sterować za pomocą kursora myszy, tak? Czyli tym razem biorę sobie ustaw współrzędną. Przypominam, że ta pozioma współrzędna to współrzędna x, dlatego biorę sobie ustaw x2. Oczywiście muszę, skoro powiedziałam, że ona ma się ustawić tam, czyli w to miejsce, gdzie jest kursor myszy, czyli musi się ona ustawić współrzędną x. Ma się nam przesuwać prawo-lewo, ma się ustawić tam, gdzie kursor myszy. Żeby komputer wiedział, gdzie jest mój kursor myszy, to muszę wykorzystać kategorię czujników. W czujnikach znajdziemy sobie współrzędną myszy. Tak? Interesuje nas znowu współrzędna x, czyli pozioma, czyli ustawi nam się x na x myszy. Tak? Czyli jeżeli ja przesunę w prawo, on się przesunie w prawo. Sprawdźmy, czy nam to działa. Tak? Podłączmy sobie, jeżeli kliknę zieloną flagę, widzicie, on mi się przestawił, tylko co się zmieniło? Przestawił się on tylko raz, on ma się przestawiać zawsze. Dlatego z kategorii kontrola zabieram sobie pętlę zawsze i wkładam, tylko zwróćcie uwagę, że wkładam w pętlę zawsze, tylko to ustawić na x myszy, tak? Żeby to się nie komuś przyłączyło, dlatego że zawsze byłoby w tym miejscu. I teraz zobaczcie, co teraz się dzieje. Przesuwam w lewo i idzie w lewo, przesuwam w prawo, idzie w prawo. Pięknie. Już nam się przesuwa prawo-lewo, czyli już jeden z efektów uzyskaliśmy. Teraz kolejny efekt. Nasza karta z napisem wyrazem góra w dół, czyli musi się nasza współrzędna jak gdyby obniżać. Skoro w tą stronę była współrzędna x pozioma, to z góry na dół będzie współrzędna oczywiście y. Czyli zmieniam współrzędną y, czyli w ruchu zmień y. Tym razem nie ustaw, tylko zmień, bo ona ma sama spadać, tak? Ja już nie będę kursorem myszy do niej ją przesuwać. Zmieniamy y. I teraz zmieniamy y o ile? Jeżeli zmieni y o jaką wartość dodatnią, to ona pójdzie mi w górę. Ja powiedziałam, że te wartości mają się zmniejszać. Tu jest maksymalnie 200, przepraszam, maksymalnie 180, więc ona musi się odejmować, spadać w dół, czyli robimy sobie zmień Y o, żeby za szybko nie spadała, na przykład o minus 2. I teraz sprawdzam, co będzie się działo. Widzicie, co się dzieje? Mogę sterować, do którego pudła ma spadać i spada w dół, tak? Super. Na razie dotknęła krawędzi i na razie sobie ją dostałem, później sobie ją dopracujemy, ale na razie mi to działa, tak? Czyli nie ma jeszcze żadnej interakcji z programami, dlatego że nie ułożyliśmy skryptów do tego, ale już wiemy, że w razie czego możemy posterować, w którym miejscu ma nasz wyraz ma spadać, tak? Nasza kartka z wyrazem. No i teraz powinniśmy zrobić tak, że jeżeli dotknie właściwego pudła, czyli w naszym przypadku pudło z wyrazem uzamknięte, to ma nam powiedzieć, że bardzo dobrą odpowiedź udzieliliśmy, tak? Natomiast jeżeli dotknie tego pudła, czyli z niewłaściwą, zrobimy sobie, że jest błędna odpowiedź. Czyli żeby nam komputer zweryfikował, czy odpowiedź jest dobra, czy nie, tak jak powiedziałam, musi stwierdzić, czy dobrego pudła dotyka, tak? Czyli znowu będziemy używać kategorii czujników. Powiedziałam, że jeżeli dotknie pudło uzamknięte, jeżeli znajdziemy w kategorii kontrola, od razu wezmę sobie w przeciwnym razie, ponieważ jeżeli nie dotknie uzamkniętego, a dotknie otwarte, to wtedy wydarzy się coś. Przepraszam, nie, weźmy sobie, jeżeli dotknie ten, bo do tego drugiego pudła musimy wziąć inny skrót. Przepraszam, weźmy sobie zwykłe jeżeli. Tak byśmy musieli dotknąć, w przeciwnym razie byśmy musieli. Dobrze, tak będzie lepiej. Jeżeli dotknie pudła z napisem otwarte, czyli robimy teraz ten skrypt, jeżeli odpowiedź będzie prawidłowa, tak? Jeżeli odpowiedź będzie prawidłowa, czyli z kategorii czujniki, jeżeli mój wyraz spadający dotknie
dotknij pudła z wyrazem uzamknięte, ponieważ mam to wyraz góra, on musi dojść do uzamknięte, czyli dotykam. Tutaj mamy dotyka wskaźnik myszy, ale jak rozwiniemy listę, oczywiście znajdziemy nasze pudło podpisane przez uzamknięte i otwarte. I widzicie, on tu się nazywa duszek 2, trzeba było tutaj by weryfikować, czy jak on się tam nazywa, dlatego lepiej tutaj go nazwać przez uzamknięte. Jeżeli dotyka uzamknięte, jeżeli dotknie, no to oczywiście mówimy mu, czyli z kategorii wygląd, zróbmy powiedz. Brawo, dobra, odpowiedź cokolwiek. Krótką informację, do tego napiszę brawo. Chcę, żeby to nam się króciutko pokazywało przez jedną sekundę. Dobrze. Wkładam to do pętli zawsze, ponieważ zawsze musi sprawdzać, czy dotyka uzamknięte. Podobna pętla będzie z U otwarte, tylko zamiast brawo mi powie, że to jest odpowiedź. Dlatego też może zamiast znowu wyjmować klocki i po kolei z czujników i z wyglądu mogę sobie ten mój, część mojego skryptu sobie duplikować, czyli skopiować sobie ewentualnie poprawię tylko dwie rzeczy. Czyli prawym klawiszem myszy klikam sobie na, tylko zwróćcie uwagę, że musicie kliknąć na ten wyraz, na tą część, którą chcecie, więc jeżeli taką będzie trudno, to można sobie wyjąć ten skrypt, który chcę duplikować poza i wtedy będzie łatwiej. Bo jak duplikujecie sobie to, kliknijcie na to, to widzicie, że duplikuje się na niebiesko, czyli duplikuje się tylko jeden klocek. Nie zależy na tym, żeby się zduplikowała cała pętla, dlatego klikam na pętlę jeżeli duplikuj. Widzicie, powstała nam identyczna pętla. Zmieniam sobie teraz na U otwarte, czyli jak dotknie tego błędnego, to napiszemy sobie źle albo zła odpowiedź. Może krótko źle. Jeszcze poprawimy dwie litery, skoro tam było. Podłączam sobie jedną pętlę z drugą i sprawdzam. I teraz, widzicie, już dotyka mojego ten, zaraz poprawimy to, widzicie, spada. Jeżeli dotknie uzamknięte, mówi mi brawo, tak? Mówi mi brawo, ale mówi mi brawo cały czas i ono cały czas, że tak powiem, ten wyraz mi się zatrzymał. O, widzicie, teraz przyjechał na ten, dotyka górę, pokazuje mi, że jest źle. Dobrze? To może zróbmy jeszcze tak, że jeżeli dotknie już tego mojego pudła, to on się za jakiś czas ukryje. Czyli weźmy sobie z kategorii wygląd. Ja zawsze tłumaczę moim dzieciom, że jeżeli używam klocka ukryj, to on jest rozłączka i ten klocek pokaż musi być obowiązkowo. Tak? Jeżeli coś ukrywamy, to w którymś momencie musimy to pokazać, ponieważ ukryjemy raz, to drugi raz nam się to nie, by nam nie zadziałało, by po prostu nam się wyraz nie pojawił. Czyli zróbmy tak, że on po pewnym czasie się nam ukryje, żeby nie był. No i ukryje się też, jeżeli będzie zła odpowiedź, tak? Czyli zwróćmy uwagę, co się teraz dzieje. I widzicie, nie włożyłam klocka pokaż i teraz mojego wyrazu. Dlatego też po kliknięciu zielonej flagi na samym początku karteczka z napisem góra musi mi się pokazać, tak? Czyli klikam sobie jeszcze raz pokaż, klikam zieloną flagę, jeżeli dotyka góry, mówi mi brawo i ukrywa mi się pięknie, tak? Sprawdzam jeszcze raz, czy działa, jeżeli dotknie góry przez U otwarte i źle. Słuchajcie, fajnie jest właściwie, gdy dzieciaki sobie tworzą taką grę, takie skrypty, oczywiście za chwileczkę przejdziemy do kolejnych wyrazów, ale fajnie jest takie, jeżeli tworzą się i każdy robi sobie swoje inne wyrazy, następnie wymieniają się jak gdyby miejscami i sprawdzają sobie, bo wiadomo, że swoje wyrazy już będą znały, które do którego pudła poleci, nawet jak kilka razy zagrają, to pewnie na pamięć, ale fajnie jest wtedy, gdyby na przykład zamieniają się miejscami i grają w czyjąś inną grę, także to może być dla nich ciekawe. Dobrze. Mam pierwszy wyraz, pierwszy wszystko mi działa, tak? Wszystko mi działa, tu jest źle. Co teraz zrobić, żeby pojawił się kolejny wyraz? No najpierw muszę sobie ten mój kolejny wyraz, kolejną kartkę sobie muszę, taką kartkę, czyli takiego duszka z napisem, tylko z innym oczywiście wyrazem, muszę sobie go stworzyć jako nowego. Ale zwróćcie uwagę też, że tak naprawdę większość tych skryptów będzie się pojawiała. Ewentualnie może się zrobić tak, że on będzie
z inną trudnością, czyli nie będzie przez upisany, przepraszam, przez uotwarte, tylko przez uzamknięte, to wtedy trzeba będzie tylko tutaj sobie kilka rzeczy, czyli na przykład to uzamknięte i otwarte. Dlatego też nie tworzę nowego duszka od początku, tylko zduplikuję sobie go, tego, ten gotowy, który już mi się bardzo z automatu zduplikuje. Nie tylko duszek, którego sobie mogę wygląd zedytować, ale też zduplikuję, przepraszam, się wszystkie skrypty, czyli nie będę musiała tego od nowa układać, tak? Czyli zanim jeszcze duplikuję sobie, to kliknę sobie na i nie nazwę go sobie już jeden, tylko po prostu wyraz jeden. Wyraz pierwszy. I tak jak powiedziałam, po to, żeby nie układać skryptów, żeby ich też drugi raz nie duplikować, mogę sobie zduplikować całego duszka wraz ze skryptami. Sam drugi wyraz. Nawet już ma nazwę wyraz numerem 2. I teraz przechodzę do kostiumu i edytuję sobie, czyli biorę gumkę, tak jak w pudłach robiliśmy gumkę, trochę ją sobie zmniejszę, wymazuję napis góra, wymazuję sobie napis góra, biorę puszkę z farbą, uzupełniam kolorem to, co mi się wymazało, piszę kolejny wyraz. Wiecie, dzieciaki, jakie wyrazy, że tak powiem, ostatnio poznawały, więc będziecie mieli też, możecie z tymi wyrazami, z którymi na przykład dzieci mają najwięcej trudności, żeby ułożyć taką grę, tak? Kolejny wyraz, który miałam na myśli wziąć, to był wyraz kula. Teraz sprawdzę, czy mi się tutaj pisze. O, dobrze, teraz już mi się pisze. Tak, jest wyraz kula. Tak, mam drugi wyraz. Przechodzę do skryptów. To oczywiście parę rzeczy będziemy musieli udoskonalić, poprawić, żeby nam to wszystko dobrze działało, ale pierwszą rzeczą, którą muszę zmienić, to wyraz kura. Oczywiście mam mi powiedzieć brawo, nie chcę, żeby będzie zamknięte, tylko pudło z półotwarte. A tutaj pudło z uzamknięte. To zobaczcie, co teraz się dzieje. Klikam zieloną flagę i zobaczcie, leci mi wyraz kula. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tam pod spodem jednocześnie leci wyraz góra, tak? On ma tylko ten, dlatego teraz musimy zrobić tak, żeby te wyrazy nam spadały pojedynczo. Pojedynczo, co to oznacza? Że jak spadnie wyraz góra, to dopiero nadamy komunikat, czyli powiemy, że będzie mógł spadać kolejny wyraz, tak? Jak już powiedziałam przed chwilką, mogą się duszki ze sobą komunikować, korzystając z tak zwanych komunikatów. Komunikaty, nie wiem, czy już mieliście z nimi coś do czynienia na jakimś webinarze, ale komunikaty to nic innego jak wysyłanie wiadomości, wysyłanie maili, czy wysyłanie SMS-ów. Ja często dzieciakom tłumaczę, że nadaj komunikat. Będziemy korzystać z tych klocków, czyli nadaj komunikat i kiedy otrzymam komunikat, tak? Nadaj komunikat, to ja mówię, że to na przykład mama pojechała na zakupy do sklepu, czy tam tata pojechał na zakupy do sklepu i mamie się przypomniało, że jeszcze potrzebowałaby pomidory, to co musi zrobić? No musi do taty wysłać SMS-a, żeby tata wiedział, żeby kupić te pomidory, tak? Dlatego też w tej pierwszym klocku, wyrazie pierwszym, dokładam sobie, żeby nazwał komunikat. Ten komunikat się nie nazywa komunikat 1, dlatego że za chwileczkę się, że tak powiem, pogubimy, czyli niech on ma temat, tak jak temat w mailu, tak? Temat, tytuł jakiegoś maila. Dlatego też rozwijam listę i nazywam go nowy komunikat, dlatego że jak wyrazów będziemy mieli tutaj na przykład 10, to tych komunikatów będziemy potrzebowali o wiele więcej, czyli 9 będziemy potrzebować. Nazwa komunikatu. Komunikat niech się nazywa, skoro ma być to wyraz numerem 2. Może się nazywać wyraz 2, może samą dwójkę, jak wolicie. Wyraz 2. Mam nadać komunikat wyraz 2. No wyraz 2 komunikat powinnam nadać wtedy, gdy odpowiem, gdy mi dotknie pudło z uzamknięte, czyli dotknie tego pudła i gdy mi powie brawo, tak? I jak się ukryje, to niech nada komunikat wyraz 2. Może tak się zdarzyć, że ktoś źle odpowie, ale i wtedy gra by się zatrzymała. Dlatego też nadaję komunikat
że wyraz dwa może wystartować. Oczywiście ten wyraz drugi jeszcze nie wie, że ma startować. On ma ustawione, że będzie startować wtedy, kiedy klika zieloną flagę. A on ma wystartować nie wtedy, kiedy się klika zieloną flagę, tylko tak jak mówimy dzieciom, wtedy, kiedy otrzyma, odbierze, przeczyta tego SMS-a. Wyraz dwa może wystartować. Sprawdźmy, czy teraz będzie wszystko działało. Góra leci, do góry, dobrze, brawo. Teraz leci kura, o, super. Widzicie? Dwa wyrazy już nam działają. Oczywiście na takiej samej zasadzie można sobie stworzyć tych wyrazów 3, 5, zależy ile dzieciaki będą miały czasu i ochoty. Także można sobie tutaj tak powiem, poeksperymentować. Wyrazów może być bardzo dużo. To jeszcze, żebyśmy to przećwiczyli sobie, to może zróbmy sobie jeszcze jeden wyraz, kartkę z wyrazem, tak? Tak jak poprzednio mówiłam, żeby nie duplikować, żeby nie tworzyć od nowa, nie tworzyć od nowa karteczki z wyrazem, to możemy sobie stworzyć wyraz. Sprawdzę, czy wszystko, że tak powiem, jest w porządku. Mam tutaj wszystko, że działa. Dobra, wszystko widzę, że jest w porządeczku. OK, mogę dalej działać. OK. Czyli teraz po raz kolejny, tak jak robiliśmy z wyrazem góra, duplikuję wyraz góra razem z całymi jego skrótami. Prawym klawiszem myszy klikam na wyraz i klikam duplikuj. Wchodzę do kosmów. Teraz już musi być znowu inny wyraz. Czyli w sumie tak naprawdę pracy już dużo nie ma. Jak stworzy się jeden wyraz, to kolejne nam szybko uda się stworzyć. I to jest na tyle fajne, że dzieci, które wolniej pracują, stworzą sobie trzy razy, a te, które są bardzo szybkie i świetnie im to wychodzi, to zwróćcie uwagę, że one chwila moment i tych wyrazów naprodukują 10, a może nawet się uda im więcej. Także nie będzie, że ja już skończyłem i mi się nudzi. Także wtedy można te pozostałe zachęcić, że mogą tworzyć jeszcze inne. Dobrze? No i to teraz jest właśnie świetne. Mamy indywidualizację. Tak. Dokładnie, tak. Wiadomo, że tak się zdarzy zawsze, że ktoś będzie szybciej, w mniejszym tempie ktoś, więc jest czas, żeby pozostałe osoby sobie mogły spokojnie dalsze skrypty tworzyć. Przypomnieć im tylko tyle, żeby pamiętały o tym, że tutaj trzeba będzie zedytować. Jest wyraz klucz, czyli musi powiedzieć brawo wtedy, kiedy będzie wyraz uzamknięty. Natomiast źle, kiedy jest wyraz uotwarty. No i oczywiście rzecz kolejna taka, że on nie może startować wtedy, kiedy nadaje mu komunikat raz dwa, ponieważ by razem z wyrazem kura nam spadał. Dlatego też musimy nadać kolejny komunikat, a kolejny komunikat powinna nadawać kura, czyli w tym wyrazie kura muszę dołożyć, żeby nadał, że może startować wyraz trzeci. Czyli zabieram znowu ten klocek nadaj wyraz drugi, tylko oczywiście nie wyraz drugi, tylko kolejny wyraz, czyli tworzę nowy komunikat, żeby już były nazwy podobne, to nazywam go wyraz trzeci. Oczywiście nazwa komunikatu nie wpływa zupełnie na działanie programu. Tak? Nadaję wyraz trzeci. Duplikuję go sobie i nadam go w dwóch miejscach, czyli wtedy, kiedy odpowiedź będzie dobra oraz zła. No i oczywiście mój król, wyraz król, może startować wtedy dopiero, gdy otrzyma wyraz trzeci, tak? Wyraz drugi. Dobra, klikamy zieloną flagę, góra, sprawdzamy, brawo, kura, dobrze, a spróbujmy króla doprowadzić do złego. Mówi mi źle i zatrzymuje się i ukrywa, czyli że jest zły. Dobrze, czyli do tego momentu byśmy mieli, oczywiście, moglibyśmy się, tak jak mówiłam przed chwileczką, moglibyśmy się pobawić i stworzyć jeszcze z dwa, trzy wyrazy, albo jeszcze nawet więcej, ale zanim stworzymy te wyrazy, to żeby było ciekawiej, oczywiście wszystko to zależy od waszych dzieci, jakie mają predyspozycje i możliwości, możemy sobie wprowadzić zmienną punkty, która będzie mi liczyła, ile mam poprawnych odpowiedzi.
Jeżeli macie dzieci w młodszej klasie i wiecie, że sobie nie poradzą z tym, to oczywiście możecie w tym miejscu zakończyć wasz projekt i też będzie dla nich satysfakcjonujący i ciekawy, ale my sobie dla tych zawsze pokażę, mogę pokazać więcej, a wy nie musicie wszystkich robić, tak? Z dzieciakami. Jeżeli będzie to klasa druga, no to zależy, znaczy czasami też zależy od klasy, czasami klasa druga sobie świetnie radzi niż trzecia, ale to już wy znacie najlepiej swoje dzieci i wiecie, czy można z nimi to robić, czy nie. Przechodzą, chcę stworzyć zmienną punkty. Zmienna, czyli jest to taka rzecz, która mi zapamiętuje daną liczbę, zapamiętuje daną rzecz, wkłada do szufladki odpowiedniej i w razie potrzeby mi się ona tam pokazuje, jeżeli ją potrzebuję lub coś tej lub wyjmuję, czyli ile tych punktów tam nam się udało zrobić. Dlatego w kategorii dane tworzę zmienną. I ta zmienna liczyć punkty, nazwę sobie ją punkty. Klikam OK dla wszystkich duszków. Punkty mają się naliczać dla wszystkich duszków, dlatego zrobię ją dla wszystkich duszków. Teraz, no oczywiście, muszę dostać punkty. Kiedy muszę dostać punkty? Punkty dostaję wtedy, kiedy otrzymam poprawną, kiedy poprawnie odpowiem, czyli kiedy doprowadzę moją kartkę z wyrazem do odpowiedniego punktu. Do odpowiedniego, przepraszam, czyli wtedy, kiedy mam powiedz brawo. Zmieniam punkty o jeden. Oczywiście, jeżeli chciałabym, mogę zrobić tak, że jeżeli odpowiem źle, to mi punkty zbiera, czyli zrobię sobie zmień punkty o minus jeden. Możecie, to oczywiście nie musicie zmieniać punktów, dawać punktów ujemnych, ale jeżeli ktoś chce, to można jak najbardziej punkty ujemne też wprowadzić, albo tylko zostawić punkty dodatnie. I teraz mam to u króla, to tak samo muszę zrobić zmienić punkty u kury. Oczywiście za dobrą odpowiedź daję punkty dodatnie, za złą ujemne. I jeszcze robię tak samo w wyrazie góra. Dobra. Jeżeli ktoś nie chce punktów ujemnych, oczywiście to mówię, to w tego może sobie tą część darować i tego po prostu nie robić. Klikam na zieloną flagę, sprawdzam, góra. Jest. Brawo. Teraz źle i punkty mi odjęło. Mam jeden punkt, tak? Ale teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli klikam po raz kolejny zieloną flagę, to zobaczcie, już mam jeden punkt na starcie. Czyli te punkty on mi jak gdyby pamięta z poprzedniej gry. Tak? Dlatego też, o widzicie, odpowiedziałam trzy razy dobrze, a punktów mam cztery. Dlatego też można, a nawet trzeba zrobić tak, żeby na samym początku gry punkty wyzerować. Wyzerować tak jak w jakiejś tam grach, dzieci będą doskonale wiedziały, że na początku zawsze gry punkty muszą być na zero. Czyli bierzemy sobie znowu z kategorii danych, z tych zmiennych, ustaw punkty na zero. No wtedy, kiedy rozpocznę moją grę, czyli na samym początku zeruję punkty, czyli po kliknięciu zielonej flagi, zwróćcie uwagę, teraz punkty od razu mi się zrobiły zerowe, tak? Sprawdzam, gdyby kura była źle, zero punktów mam i za króla dostałam jeden punkt, ostatecznie mam jeden punkt, tak? Także można tak sobie zrobić, sprawdzę, czy... Oj. I jedna rzecz taka, że ustaw punkty na zero ustawiamy tylko w jednym ze skryptów, tylko chcemy, żeby na początku, po co tu nam jest to niepotrzebne, tak? Gdybyśmy tutaj dołożyli, to jakbym zdobyła punkt nawet, to wtedy znowu mi się punkty wyzerowały. Dlatego tylko i wyłącznie przy pierwszym wyrazie. No już teraz mamy gotowe tyle, że mamy wszystko tutaj ułożone razem z punktami, to ostatni wyraz, który sobie zrobimy, to duplikujemy sobie ten, gdzie już mamy ustawione punkty. Czyli duplikuję prawym klawiszem myszy i jeszcze się przez ostatni raz pobawię w edycję. Ja myślę, Beatko, że jak skończysz tą ortografię, ja pokażę jeszcze inną wersję ortografii, bo warto tu... Tak, oczywiście, bo to jest... Super. Mhm. Oczywiście można to zrobić na każdym, mógłby sobie zrobić to na swój sposób, bo tak naprawdę
Oj, możliwości jest mnóstwo. Ten akurat wybrałam z nadawaniem komunikatów, ale jak najbardziej można to zrobić w inny sposób. Wyraz róża. Wyraz róża stał się wyrazem trzecim, bo zduplikowałam go w tym miejscu, ale nieważne. Dobra. A król jest wyrazem czwartym. Dobra. Czyli ten jest wyrazem trzecim, zostawmy. I teraz zróbmy tylko jeszcze, żeby nadał nowy komunikat. Nadaj komunikat. Jak on się nazywa, wyraz czwarty, nowy wyraz. Nowy komunikat, przepraszam, wyraz czwarty. OK. Nadaję nowy komunikat. Jeszcze go sobie duplikuję. Który mi się też. Zwróćcie uwagę, że jak w pętli duplikujecie, to wam się duplikują wszystkie skrypty, tak samo jak się je wyjmuje, to one to na ten sam sposób, dobrze? Natomiast otrzymać wyraz, nadać komunikat wyraz czwarty. Dobrze, ostatnie sprawdzenie, jeszcze kilka słów, teraz Iwonka wam pokaże. Dobra, góra. Znaczy dzieciakom podpowiedzieć, bo kiedyś tak było, że oni sobie raz u otwarte, raz u zamknięte, żeby dla zmylenia, że tak powiem, przeciwnika zrobili sobie pod rząd takie dwa razy do tego samego pudła na przykład, tak, żeby nauczyli się na pamięć, że raz u otwarte, raz u zamknięte, więc można byłoby też losowanie wchodzić, ale to już może bardziej zaawansowane. Słuchajcie, zamiast pudeł z uzamknięte i otwarte, oczywiście wiadomo, że jest SZ i CH, ale można się pokusić o na przykład, jeżeli będąc w trakcie języka polskiego, o rzeczownik, czasownik, czwórotnik. O trzy pudła wtedy, tak? I wyrazy lecą do pudeł. Jeżeli miałaby być to na przykład przyroda, można zrobić pudło z drzewa iglaste, drzewa liściaste. Jeżeli byłaby to matematyka, można zrobić liczby parzyste, czy tam liczby nieparzyste. Możliwości i tego, w jaki sposób wykorzystacie, czy to będzie typowa ortografia, czy to wykorzystacie to do innych, że tak powiem, nauki czegoś innego, od was wszystko będzie zależało. Tak naprawdę możecie sobie wymyślać do czegoś innego. Zamysł projektu będzie taki sam, tylko po prostu mogą być inne pudła, inne skrzynie, cokolwiek z innymi po prostu znaczeniami, czyli z czymś innym, tak? Może być to podciągnąć pod historię, to już w klasach może starszych, ale może można jak najbardziej, tak? Pod obojętnie co tutaj za pudła ułożyć, czyli z matematyką, czy z przyrodą, czy z językiem obcym, także obojętnie. Dobrze, ja myślę, że to by było tyle. Macie w razie czego tutaj nagrane, możecie, nagranie będzie niebawem, więc będziecie mogli sobie to odtwarzać i w dowolnym tempie sobie to stworzyć. Ja myślę, Batko, ja może... że link podasz do tej swojej gry, nie? Też. To co, jeszcze raz? Mówię, że link podasz, tak? Na forum. A, zaraz, zaraz to zrobię. Zaraz to zrobię, zaraz to zrobię. Okej, Dobrze. No dobra, ja już to zaraz zamknę. Możesz zamknąć wąko, dobrze? Ja tylko sobie udostępnię od razu. Możesz zamknąć spokojnie. Okej, okay, dziękuję. Super. Dobra. Dobra. Okej, okay, ładuje się. Ja tylko wejdę na wiki i wpiszę sobie... Nie, proszę na skrzynkę. Dobra, to ty możesz pokazać. A ja w tym czasie zdążę wkleić link do... Do gotowego projektu. Pokazać drugą wersję. Oczywiście takiej wersji może powstać mnóstwo. I później jeszcze kilka rzeczy na temat rysowania, bo jak wiecie, tematy to są szerokie i się nasuwa w trakcie. Wiele innych fajnych rzeczy. I to właśnie w programowaniu jest świetne, że można... Ja może jeszcze raz zastartuję ten klikniki. No właśnie, bo nie widzę Cię, Iwono. Jeszcze mam pulpit nieaktywny. Jakbyś mogła sprawdzić, czy u Ciebie coś jeszcze nie wisi? To znaczy się nie, ja już tutaj mam wszystko pozamykane, piszę tylko ewentualnie, proszę chat prezenter, tylko ja nie widzę, Iwona, Ciebie jako, jesteś tylko audio, jak gdyby, nie macie wideo? Jest teraz, wiesz co, jednak ten click meeting lepiej za drugim razem startuje. Okej. Okay. Chyba tak, ja na razie nie mogę nic...
Dobrze, jeszcze chwilę, mi się teraz znowu zacięła. Ja już widzę, że jest. Projekt, który jest zrobiony przeze mnie dotyczący ortografii, wygląda nieco inaczej, ale główna różnica polega na tym, że tym razem tuszki z nazwą, z wyrazem, równością zostały namalowane w edytorze tekstu. Podobnie w sumie jak Bata, ale to już są duszki, które przedstawiają konkretne rzeczy, nie decyzjówki. Także jeszcze mogą się gdzieś pojawić, to troszeczkę łatwiejsze w sumie to jest. No i te duszki spadają. I my musimy łapać je do odpowiedniej miski. Jedna miska to jest u otwartych, druga miska jest u zamkniętych. Oczywiście też są punkty. W jaki sposób spadają? No, żeby spadać, to musi być ustawienie gdzieś na górze. Ustawienie dusków na górze. To jest ten klocek. W dół. Ja mówiłam poprzednio przy rysowaniu o szerokości wielkości sceny i wysokości sceny. I mówiłam, że oś pioniona to jest oś. Znaczy oś pionowa jest to oś widzy. Zobaczcie, że pionowo mam to ustaloną wartość na wysokości. Wysokość sceny wynosiła od punktu 0 na środku. Na dole, a dlaczego ustawiono to w ponieważ jest to od 5 pozioma, w związku z tym poprzez dołożenie to przez wyrażeń blokowanie. Zrobiliśmy, że nasz wyraz trudności, a raczej duży ten wyraz, będzie pojawiał się na szerokości kanału jego góry. Są takie liczby od 20 do 20. My ustalamy do tego miejsca, które pojawia się ten duży od lewej strony do lewej strony. No i ta różnica polega na tym, jak mówiłam, że duszki spadają, czyli klocek pozwalający na spadanie, to jest u Y. I znowu patrzymy, że oś pionowa to jest ta oś Y, o minus 2, żeby dusek skończył się tu. Troszeczkę rzeczy, które generalnie nie nadają się myślę, ale zobacz, dla klasy 1-3, mianowicie to jest aż. Że musimy tak długo powtarzać to składanie, aż stopnie dołu. Generalnie to jest on jest na tego teraz. Zobaczcie, że jest inwencja, albo może same się powoduje. Warto, żeby nauczyć się do więcej na praca od tutaj jeszcze są wprowadzone kłopki pięciu, jak to się uda. Pochła, uwielbione dźwięki i mamy bibliotekę. Dlaczego tak mało jest dźwięki w bibliotece? Mamy super, że wszelakie przetwory dźwiękowe. Thank you.
powstaje na niej wszystko, jest odejrzewane. No i komunikacja pojawia się w kolejnej historii. Jak to działa? Pracujemy. No i teraz przyszedł czas, na jaki moi drodzy, ponieważ są dwie miseczki, to na zasadzie dwa rodzaje sterowania. Jeśli chodzi o zamknięcie, ustaliłam, że sterowanie wydamy sobie. Podobnie jak wraca, było o trasę. Natomiast sterowanie było za pomocą stałego. Stałe w prawo, stałe w lewo. Ja pracuję strzałkami, wtedy zmienia się ten o pewną wartę. Musi działać cały czas, dlatego musi być to tak. Jedną rzeczą, a drugie, czyli jedną najpierw zorientować, że z wyrazu otwartym kiedy się zastarować wszystko, czy poruszać się za pomocą kształtu. Tu mamy udział zdjęte. Komunikat nadal, czyli sterujemy. Dalej. Teraz zobaczymy, co jak będą się nakładać. Właśnie, jak zauważyliście, wyczuło, że duże wyczuło, że jest niepokojące to. Podobnie, że jest zobaczcie, to jest dwa, uciekamy się. No nie ma was. Tak, i na końcu pojawia się koniec ekran, czyli wprowadzamy także kolejny post. Kiedy otrzymam koniec, więc można. Myślę, Iwonka, że link możesz do tego twojego projektu też podać, w razie czego może ktoś sobie stworzyć taki, popatrząc sobie świat tak, także wkleić link, jeżeli możesz. Ja myślę, że to jest fajna rzecz, bo dzieci trochę się przygotowują na lekcje, prawda? Także wrzucam. Jeszcze kilka rzeczy na koniec chciałabym powiedzieć na temat kolorów. Mianowicie zapomniałam o czwartej figurze, którą wiedzący poznają. No, tak mi zafascynowało tworzenie z tych różnych figur geometrycznych, że zapomniałam projekt. Może w takim razie wejdziemy do stecza. Zwróć uwagę, jaki mój jest porządny, jaki ma tej figurze. Słuchajcie, on nie ma żadnych zabezpieczeń. Trójkąt. Mówiliśmy o obrotach, jeśli chodzi o kwadrat, prostokąt i koło. Nie mówiliśmy o trójkącie i o kątach, chociaż generalnie o kątach mówiłam, jeśli rysowaliśmy wiele figur, czyli rysunki złożone z wielu. Tam jest na kropkę moją ulubioną. Nawetynie. No i teraz. Ponieważ zdjęcie, jakie
powinny być obroty, w związku z tym na początku wiemy, czysta kartka, pisaczek, kolorek nie jest konieczny. No i ponieważ w przypadku kwadratu i prostokąta mówiliśmy, ile mają boków, to boki 4. To tutaj oczywiście pytamy o właściwości trójkąta, bo to są 3. No i musi być oczywiście ruch i musi być obrót. No i to oczywiście też można tak, żebyście to pamiętali, ustawienie. Ja tam jednej rzeczy nie powiedziałam, to jest instrukcja do Miła, tego ustawienia. Klikałam ten plotek wyczyść. Nie wytłumaczyłam, dlaczego zostaje nam ślad w miejscach takich, których sobie byśmy nie życzyli. No, zostawało to z tego względu, że zaczynaliśmy w punkcie 0,0, natomiast kończyliśmy, bo rozwaliśmy etapami, gdzieś tam w różnych miejscach sceny. I po prostu przechodząc to miejsce 0,0 ten ślad zostawiam. No i teraz kwestia kroków. Dołożymy może tych kroków więcej. No i teraz tak, trójkąt, no jeden, dwa, to jako matematyk na pewno nie mówimy, znaczy ja wiem o tym, ale podjąć to, że nie mamy skup w jeden, trzy trójkąt równoboczny. Ale można dzieciom, na pewno będą się bardziej zainteresowane wszystkim, o tym powiedzieć, że suma kątów w wykręcie równoboczne to jest 8. Ja myślę, że wiedzy zawsze można dołożyć więcej, jeśli to jest wiedza praktyczna i do czegoś prowadzi. Czyli jeśli trójkąt ma 180, suma kątów no 180, a mamy 3, no dzieci potrafią dzielić 18 przez 3, no to będzie. O, to się pani powiedziała oczywiście. No. Poprawiam je, Beatko. To chyba czwarta godzina zmęczenia, i tak się zaczęłam. 60, owszem, ale my musimy brać kąty, które są jakby naokoło. Dobrze. Jeśli chodzi o geometryczne, a ta linia oczywiście została znowu, dlatego jesteśmy zostawili krok w tyłu. O, teraz idealnie. Oczywiście dokładamy kolor ptaka. Zmieniamy rozmiar, żeby był jakiś tam. Jeszcze wam pokażę właśnie to, o czym mówiłam, że jeśli damy gdzieś na brzegu, to ta figura nam się rozjedzie. Czyli powiedzmy, jeśli dam na te 220 na samym początku, to tu jeszcze się zmieściliśmy. Ta figura jakby no nam się zepsuje przez to, że odbije się od brzegu. Oczywiście tu możemy prowadzić wiedzę na temat różnych też wielokątów, pamiętając tylko o tym, że musimy zmieniać ilość powtórzeń, no bo boki są różne, na przykład trójkąt. Teraz jeśli chodzi o pięciokąt, no to dzielimy 360 przez 5. 72, tak? Zobaczcie, posiadając wiedzę na temat, ustawimy rozmiar. Zobaczcie, znowu ta kreska została, bo tu skończyliśmy, a zaczynamy na środku. Ale wydaje mi się, przepraszam, że przeszkadzam, że na samym końcu jakby się ustawiło podnieść pisak po skończeniu rysowania, to on już nie będzie tego śladu robił. Oczywiście, ale wyjaśniam, dlaczego jest ślad. To
zupę. Oczywiście, tak. Nutkę, tak, mów zawsze, żeby dzieci na końcu podniosły ten pisak, żeby ten ślad nam nie został. No i oczywiście zmieniając ilość boku i dzieląc sobie 360 przez ilość, zawsze będziemy mieć nową figurkę i w ten sposób będziemy mogli też narysować sobie sześciokąt, jak widzicie, ośmiokąt. No, to jest taki bajer w sumie, który Wam się przyda. O, widzicie Państwo, co mówiłam na temat brzegu. Zahaczył o brzeg i ośmiokąt nam się rozjechał. Wtedy musimy, można na przykład zmniejszyć ilość roków albo ten punkt początkowy ustawić w innym miejscu. Podnieść, widzisz, nie zawsze wreszcie o. Cóż jeszcze, jeśli chodzi o rysowanie. Zostało nam trochę czasu, więc myślę, że warto o tym powiedzieć, bo to się nagrywa, więc zostanie dla potomnych. Ja bardzo zawsze polecam. Pokażę, jak to znaleźć najprościej, chociażbym mogła nawet.
Nie wiem, czy teraz mnie słyszycie też tak jak ja, Iwony, czy tylko ja jej nie słyszę. Chwilkę jeszcze poczekamy, może się uda nam to załadować. Mi się tu cały czas kręci i kamera, i... Ja cię słyszę, okej. To może mój problem w takim razie. Okej, skoro ty mnie słyszysz. I teraz nie wiem, Iwonka, czy ty jeszcze coś mówisz na temat naszego wystąpienia, czy jeszcze je kontynuujesz? Bo wyszłam z pokoju, wróciłam jeszcze raz, ale niestety nadal cię ani nie słyszę, ani cię nie widzę. Dobrze, Iwonka coś pisze, zobaczymy. Super, możesz to skończyć, bo ja nie widzę. OK. Super.